Dobry wieczór, drodzy widzowie. 100 lat, 100 lat. Możemy sobie zaśpiewać. Cześć, Liwka. Cześć, cześć. Dokładnie 16 lutego to przypomniał mi o tym YouTube. Ja oczywiście tę datę miałem gdzieś tam w pamięci, ale fakt jest faktem, że przypomniał mi o tym YouTube. 16 lutego powstał kanał Jak to ogarnąć. On wtedy nazywał się inaczej, miał inną nazwę. Niemniej, to niezależnie od tego wszystkiego, 5 lat nam właśnie minęło, a jak dzisiaj dowiecie się, właściwie mamy takie prawo wręcz, żeby te piąte urodziny świętować przez 4 miesiące. I właśnie to wszystko dzisiaj wytłumaczymy, jak to było na początku, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego właśnie taki jest content, a nie inny i jak liczymy ten początek kanału. Czy to jest ten moment, kiedy się ustanowiło sam kanał, czy może wtedy, kiedy nazwa została zmieniona, czy może też są jakieś inne ważne daty. Też powiemy troszeczkę o tym, jak się rozwijaliśmy przez ten czas. I oczywiście tu jest jedna bardzo ważna rzecz, to jest rola Liwki w tym wszystkim, czy też Liwka. Kanał powstał w 18 roku, 16 lutego i wtedy ja się z Liwką jeszcze nie znałem. Ponad rok musiałem czekać, niemalże półtora roku na ten moment. Może nie półtora roku, rok i kilka miesięcy czekać na to, aż spotkałem Liwię. Natomiast Liwka oczywiście jest współautorem kanału, jest współwłaścicielem kanału, wszystkim co najważniejsze. I jej rola jest tak duża, że też jutro zrobimy kolejnego live'a z okazji piątych urodzin JTO. I to będzie tytuł Kim jest Liwia w JTO? I wtedy sobie właśnie też opowiemy o tym, jak myśmy się poznali, jakie jest zaangażowanie Liwii, co Liwia może, a co nie może. Już od razu uchylę rąbka tajemnicy, powiem, że wszystko może. Ale o tym sobie pogadamy jutro. Ice, bardzo Ci dziękujemy za subskrypcję. A dzisiaj oprócz tego, co też ja coś Wam opowie, dokończę składanie rękawicy. Przed live'em postarałam się, żeby posortować sobie klocki, żeby nie było złych dźwięków. Ale co jeszcze, też szykuję, też dzisiaj dokończę podczas live'a. To jest rysunek zaczęty dla Wicki Bea. No tu jeszcze bardzo dużo brakuje rzeczy, w sumie elementów, na razie sobie wrzuciłam. A mogę po swojemu przytrzymać, żeby... Ale to przytrzymasz blisko, dopiero jak skończę. A, rozumiem. No, na razie to jest takie w połowie. Ale róży już... lepszej niż moja mama nie namaluje nigdy. Ale chyba już widać, jaki to jest klimat, widać, kto jest na tym szkicu. Także będziemy też kontynuowali właśnie to rysowanie na live'ach i też pomiędzy live'ami. I będziemy też Wam te rysunki wysyłali, jak również bardzo wiele innych rzeczy. Też wczoraj w nocy zrobiliśmy kolejną kartkę. Taką kartkę pocztową, dzisiaj ją zobaczycie. Ona została już wysłana do druku, ten druk został już opłacony. I wyobraźcie sobie, że tym razem została ona przyjęta od razu do druku. Tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, że ta poprzednia kartka wymagała poprawiania wiele razy z tego względu, że no Liwia jeszcze nie znała tych takich meandrów DTP, natomiast w tej chwili już na tyle dobrze się w tym posługuje, że tę kartkę przyjęto od razu. Także kolejna kartka już w drodze. Dzisiaj też już będziemy rozdawali tę kartkę, chociaż ona jeszcze nie jest wydrukowana, ale lada dzień do nas przyjdzie i będziemy do Was wysyłali. Oczywiście do tych osób, które będą chciały. Liwka, przyjdziesz do mnie? Muszę Mejzonię tu przywołać, bo ja mam bardzo, jak widzisz, mam bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia. Dobrze, i nie klocuszki tylko są. Jedną, więc mam bardzo dużo rzeczy i to tak szybko. A propos kartek, bardzo duże podziękowania dla Wicki Adrianna K.S. Andrzejczyk, która wysłała urodzinową kartkę, która jest bardzo, bardzo piękna, bardzo miłe życzenia. I to też jest słowa. Wicka, która nas wspiera, więc oczywiście bardzo dziękujemy, to dla nas jest oczywiście bardzo ważne. Też przy okazji tych piątych urodzin będę wspominał dzisiaj mojego przyjaciela Darka i takie pytanie mogę zadać widzom, czy facet facetowi może kupić bieliznę. No, okazuje się, że tak, właśnie Darek mi kupił bieliznę, rajstopki, tak jest, z takim eleganckim szwem, żeby łydka i udo dobrze wyglądały. Oczywiście mówię o bieliznie termicznej. Teraz jak te filmy są z Irokezem, to tam czasami czytam w komentarzach, podśmiechujecie się, niektórzy się podśmiechują z tych kalesonków. No oczywiście chodzi o bieliznę termiczną, każdy porządny facet chodzi w bieliznie termicznej, dbamy o zdrowie. Rozumiem, że kobiety też dbają o,
o to, żeby było komfortowo i ciepło. A my z Darkiem jako nurkowie to przywykliśmy do właśnie tego typu bielizny termicznej, bo nurkowie pod te skafandry zakładają właśnie takie bardzo, bardzo ciepłe rzeczy. I też, Darku, bardzo Ci dziękujemy za kiełbasę, z dzika. I będziemy te kiełbasę profanowali jutro na tym live'ie. Dlaczego profanowali, to się dowiecie jutro. Trzeba chwilkę poczekać. I też, jeżeli jesteśmy już przy podziękowaniach, to też dziękujemy Karolinie za pyszne ciasteczka cynamonowe z czekoladą. Były bardzo, bardzo smaczne. Dziękujemy. Przy okazji tu z tego czwartku. Po pierwsze też tutaj podziękowania dla Krzysia. Krzysia, bardzo Krzysia po wypłacie znowu, bardzo nam miło oczywiście. Ale jest tu mega fajna i ważna rzecz. Witold Mąkiewicz dzisiaj ma swój drugi dzień trzeźwości. Także Jezus, słyszysz? No, bardzo się cieszę. Gratulujemy bardzo. Brawo. Bardzo to jest naprawdę bardzo to jest motywujące. Witek, tak? Tak, a jeszcze podziękowania przy okazji, bo nie chcę później przerywać w sumie. Kate Kloss, bardzo dziękujemy. Urodziny JTO. Spełniajcie marzenia i plany, róbcie dalej tak dobrą robotę, wszystkiego. O, to bardzo miłe, w sumie naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Druga osoba, której też chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować, to jest Chris Match. Chrisu, ty wiesz, że masz bana na donaty, ale oczywiście tak wiem, nie krzyczeć na małego, ciastko do kawy i herbaty. Bardzo Chrisu, dziękujemy, Chris. Jeszcze jedna osoba, bardzo dziękujemy. I urodzinowa dyszka chyba, tak dyszka miało być. Tobie też, Grubeusz Hagrid, bardzo to jest dziękujemy. Nasz tak samo stały widz, bardzo, bardzo jest nam miło. Chris Match, już lada dzień powinien dojść do ciebie obraz, także oczywiście od razu poinformuj nas, co i jak. Tak, chciałem powiedzieć, że przygotowaliśmy dzisiaj dla Was właśnie z okazji tej piątej rocznicy dużo ciekawych rzeczy, także dzisiaj się będzie troszeczkę działo. Pokażemy Wam też taki film, on będzie bez głosu, po prostu będziemy go komentowali. To jest film, który będzie pokazywał, jakie były początki JTO, ale też pokażemy, co się dzieje na JTO podróże, dlatego że Livia zrobiła ikonki, no, dla mnie po prostu no, absolutnie perfekcyjne. Zresztą, właśnie, Lidia, podziękuj. No to razem. Razem Tomboy, dziękujemy. To ogromna, ogromna kwota. Bardzo jest nam miło. Siema, bardzo mam dziękujemy. Pytanie, co to za zazdrosny czopek z zębem z tombaku? Pozdro, kasa tylko dla Jacka. No to, słuchaj, nie wiem o kogo ci chodzi. Nie wiemy. Czopek, nie, no to nie chyba wiem chodzi, o kogo chodzi, ząbka, naprawdę. Tak mi się wydaje. No nie, ja nie znam takiej osoby. Hotboy? Hotboy? Hotboy, no tak. A tutaj jest Tomboy. Tomboy, tak. Tomboy, bardzo dziękujemy. To bardzo duża suma pieniędzy jest. Naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Tak, więc dzisiaj będzie sporo różnych właśnie ciekawych rzeczy i już nie wiem, co mówiłam. Tak, teraz będzie na mnie, że ja nie, nie będzie, nie będzie na ciebie. Zobaczcie, ta rękawica już się, no jest już tak dużo tego, nie wiem jak to powiedzieć. No, w każdym duży razie, procent gotowości. Duży procent jest i ciekaw jestem, jak to oceniasz, ile to jest, połowa roboty, czy to jeszcze no, nie ma? No już jest końcówka, nie Ach, zaraz. To już jest końcówka. Już nawet. Zaraz będzie końcówka, oczywiście, że tak. W każdym razie, jeżeli chodzi o te rzeczy, takie jak potrzebuję teraz widzicie, asystenta trochę. Jasne, jak Livka robi Lego, czy właśnie rysuje różne rzeczy, to no, bardzo przyspieszyły pracę w tej chwili i dużo czasu poświęcamy na pracę i Livka właśnie dzięki temu, że może układać Lego i też jednocześnie rysować i tam jeszcze jakieś inne rzeczy robić, to w tej chwili bardzo dużo pracuje. Tak trochę wydaje się, że to jest takie dziwne, że im więcej się komuś da do zrobienia, to ta osoba tym więcej robi. Jak to jest, Livka? Możesz to wytłumaczyć takiemu normalnemu, przeciętnemu człowiekowi jak ja? Jacuś, ty to bardzo dobrze odczuwasz na sobie. Niestety czasami jest to może być dla ciebie denerwujące. Luna Pop, bardzo ci dziękujemy. 100 lat Dzięki. Dla kanału, 100 lat, 200 to za mało. To może być dla ciebie na przykład denerwujące i czasami nawet myślę, że tak trochę może ta wielozadaniowość cię drażnić, ale ja mam coś takiego, że jeżeli robię jedną rzecz, to się mega frustruje i mnie to bardzo, bardzo denerwuje i wtedy nie Zobacz, Chris Match jest tak niepoprawny, no. Chrisu, ty nie szalej.
wysłany zwykłym czy poleconym, bo jak normalny to może i... Po pierwsze bardzo ci dziękujemy, a po drugie za granicę się wysyła zawsze takie polecone jakby. Jakaś jedna forma wysyłania, wiesz co, nie znam się, no zrobiłem to najlepiej jak potrafiłem. Mam nadzieję, że za 2-3 dni, no już po poniedzieli będziemy wiedzieli jak to wszystko funkcjonuje, także... Przerwaliśmy cię, nie wiem. No, no ja coś tutaj... Mówiliśmy o wielozadaniowości. Ja wiem. Pamiętam, słuchaj, sprawa jest taka, że po prostu ja się denerwuję. Ja się denerwuję, jak robię jedną rzecz, bo wtedy nawet nie mogę się skoncentrować, bo jakieś tam wiązki energetyczne moje chcą iść na różne strony, a muszą iść w jedną stronę, no to wtedy to jest bardzo niedobrze i to jest dla mnie frustrujące. Nie mogę się skoncentrować wtedy, na przykład jak robię tylko film. Szalona 12, no bardzo dziękujemy. Dla Hachmenta, na urodziny, ale dla Hachmenta, bardzo dziękujemy. Oczywiście, oczywiście doliczymy. I tutaj jeszcze nasza Wicka, stała Wicka, która też bardzo, bardzo dużo wspiera. Ty też masz bana na donate, naprawdę. Tak, tylko widzisz, tutaj nam się Jacuś coś zepsuło znowu, bo nie pokazała się Szalona 12. Zaraz, kochanie, jeszcze podziękuję. Za chwileczkę naprawimy. W każdym razie wczoraj wieczorem... O! SZALONA 12. Bardzo ci dziękujemy, Szalona 12, i tylko podziękowania dla Bei. Bea, wielkie serce i oczywiście mały książę poleci do ciebie wkrótce. W każdym razie wczoraj wieczorem usiedliśmy jeszcze do pracy. Po tym jak skończyliśmy pracę, to jeszcze usiedliśmy do pracy i siedzieliśmy kilka godzin. No miałem tę przyjemność, że asystowałem właśnie przy robieniu ikonek na Jotto Podróże. Może Liwka pokażesz od razu te ikonki, chyba cztery, tak? Cztery ikonki. I muszę powiedzieć, że byłem tak zadowolony z tych ikonek, że w międzyczasie, jak one powstawały, wysyłałem je Przemkowi z Open Mind Polska. Open Mind Polska to jest kanał prowadzony przez naszych przyjaciół, przez Przemka i przez Piotka, a Przemek też kiedyś robił ikonki do naszych filmów, natomiast potem przejęła to Livia i też Przemek był jej pierwszym nauczycielem. I muszę powiedzieć, jedynym, tak. I no, naprawdę wczoraj też wyrazy uznania składał Livii, bo naprawdę to po prostu jest majstersztyk. Z jednej strony prostota, tak jak na przykład w tej ikonce, ale też zobaczycie za chwilkę kolejne. To jest piąty film z Jordanii, tytuł będzie Offroad. I coś tam jeszcze dalej. Tutaj jest szósty film z Jordanii. Zakopałem. Ja coś ze auto. Szpadlem, kogo zakopałem? Tak jest. No, nie zakopałem kogo, tylko zakopałem auto. I widzicie tutaj, no też jest, są w sumie dwie stopklatki. One są oczywiście wycięte i złożone razem, ale kolorystyka też, zwróćcie uwagę, że pasuje do tej poprzedniej ikonki. Trzecia ikonka też, kolorystyka będzie zbliżona. Pokażesz trzecią? Tak, ja coś dzisiaj, to ty tempo masz większe ode mnie. No. To naprawdę zamiana. Uczę się od ciebie. Trzecia ikonka, czołgiem po Ammanie, i to jest film numer 7. No, nie będę zdradzał na razie treści tych filmów, to są długie filmy. Ten szósty film, czyli ta poprzednia ikonka, trwa ponad godzinę i wreszcie pierwszy film z Maroko. Ale czekaj. No proszę, opowiem. Tak, to ja uparłam się na wielbłąda do filmu z czołgiem. Tak, no Livka ma swoją koncepcję i czasami coś próbuje, nie wiem, może doradzić, ale nie trzeba, bo jak widzicie... Tam mi się nawet podoba, powiem ci, Jacuś. Tak, to jest pierwszy i drugi właściwie dzień pobytu w Maroko, z tych dwóch dni, dzień przyjazdu, podróży i przyjazdu, jak i następny dzień powstał jeden film. I tutaj widzicie, w tle to jest stopklatka z filmu Aid Bin Haddu, to jest taka osada, która no, ma bardzo długą historię i w tej chwili już jest ona zupełnie bez znaczenia. Z tego względu, że te szlaki handlowe już w tej chwili no, nie mają takiego znaczenia, jak miały kiedyś historycznie. Poza tym gdzieś tam po drodze... Dobra, już nas pokaże, bo sobie Francuzi, pójdą wszyscy. Francuzi te szlaki handlowe pozmieniali, więc ta osada Aid Bin Haddu nie ma już w tej chwili żadnego znaczenia takiego gospodarczego. Natomiast ma olbrzymie znaczenie i każdy tę osadę zna. Każdy z was widział to miejsce, Aid Bin Haddu. To jest miejsce, w którym kręcono bardzo wiele filmów. Między innymi nakręcono Gladiatora. Także będziecie mogli to zobaczyć na tym pierwszym filmie z Maroka. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że Livia tak się rozwijasz. I to też jest taki prezent dla mnie, no właściwie dla nas, dla kanału, na piąte urodziny kanału.
Dużo podziękowań. Po pierwsze, Kamil New Jersey, bardzo miło Cię widzieć. To siema, siema, mam pytanie o Patryka. Zaraz Wam wszystko powiem. A nie, nie. Czemu? O Patryku rozmawiamy w niedzielę. Nic mi się nie pomyliło, bo no live dobra. Będzie również w niedzielę. I dowiecie Niech się będzie. O Patryku dopiero Ale w niedzielę. Ale dla Kamila podziękowania mogą być? Tak bardzo jest, dziękujemy, oczywiście. Kamilu. Jeszcze ja coś, zanim zaczniesz kontynuować, to jeszcze 3 osoby. O, dzisiaj szalejecie. Jest to dla nas niezwykle miłe, motywujące. Jednak 4 osoby, nie. Skarbulku. Więc, poczekaj. Teddy, ok. Aby JTO było z nami do końca świata, jeden dzień dłużej. Ojejku, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Słuchaj, będziemy nie oczywiście. Może być jeden dzień dłużej, bo to znaczy, że jeden dzień by był bez widzów, a bez widzów nie ma kanału, więc to niemożliwe. Słuchajcie, szalejecie, naprawdę. Duchu, siemanko, to donejcik z okazji urodzin. Dawno mnie nie było, miałem krótkie wakacje, ale na szczęście wszystko się wyjaśniło i jestem czyściutki. Duchu, trzymamy bardzo za ciebie kciuki. Bardzo, wszystkie, jakie tylko mamy. I no, 3 osoby miały być, no to 3 osoby. Nadal 3. Szalona 12, Liwka, co ty masz oczy jak sarna, gdy lew na nią wskoczy? Słuchaj, bardzo dziękuję. Dziękujemy oboje. Nie wiem, no nie uznam tego za komplement, raczej to nie jest komplement. Nie wiem, o co chodzi z moimi oczami, ale chyba jest git. Tomboy. To ogromna kwota. Dołączasz do Chrisa, który ma banana donaty. A tu, Jacku, jeszcze dla ciebie. Nie przejmuj się hejtem, bo ta cała szarańcza siedzi tu i neguje przekaz ode mnie do hejterów. Jak macie tak dobre serca i tak dobre dusze, to po jaki, co się, chy, tu siedzicie... No ale, kurczę, no dobra, pokażemy to, ale nie... Tomboy, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jeszcze Agnieszka 90 wspiera. Miłe wieczory. Pozdrawiam, my pozdrawiamy. Agnieszka, odezwij się na maila widzowie.jto@gmail.com, bo na jednym z poprzednich live'ów wygrałaś nagrodę. Dobrze, Liwka, to jeszcze wytłumacz mi jedną rzecz. Jak ty przełączasz tutaj na tę listę, którą... Możesz na tę listę przełączyć jeszcze raz? Jak jest zielony fistaszek, to znaczy, że to jest do podziękowania jeszcze, tak? Tak, tak. A czasami jest tak, że jest zielony fistaszek, a już jest podziękowane, no, nie? No tak, tak. Mi się tak. Myli, ja wiem, jak to słuchajcie, trzeba słuchajcie, bo wszystko. Mi się w tej chwili już tyle wątków. Właśnie Liwka jest wielowątkowa i ona potrafi naraz kilka rzeczy robić. Natomiast ja niestety muszę być skoncentrowany na jednej rzeczy i w tym momencie mi się te wątki wszystkie rozdzieliły, tak? Mianowicie zupełnie jak w tej The Game of Three. To być może ktoś dzisiaj będzie chciał pogadać o liczbach, to jestem gotowy, możemy sobie pogadać o The Game of Three albo Tree of Three. To też jestem gotów. Gdyby ktoś tam miał ochotę o dużych liczbach, to bardzo proszę. W każdym razie, wracając do tego, co napisał Tomboy, no, chcę wam powiedzieć taką rzecz, że no niestety mam jakieś takie dziwne telefony, do mnie dzwonią i to jest problem dla mnie, dlatego że to nie chodzi nawet o to, że to mi dzwonienie przeszkadza, bo to są wyciszone albo te osoby są zabanowane, ale problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że czasami dzwonią normalne telefony. Często dzwonią zastrzeżone i to są normalne telefony. Na przykład jeżeli dzwonią z przychodni, czasami jest zastrzeżony telefon, albo tak jak to było dzisiaj z sądu w Słupsku, to są to telefony zastrzeżone i ja nigdy nie wiem, czy odebrać, czy nie odebrać. I dzisiaj właśnie odebrałem taki telefon właśnie z sądu w Słupsku i teraz okazuje się, że ta sprawa w Słupsku, ona musi być wyegzekwowana, a niestety jeszcze nie jest, więc tam jest oczywiście, będzie egzekucja komornicza. Natomiast w wyroku sądu jest też napisane, mówimy o tej sprawie w Słupsku, że wyrok ma być podany do wiadomości publicznej i on jeszcze nie był, więc ja potem jeszcze raz dzwoniłem do sądu, żeby się dowiedzieć, dlaczego to jest nie podane do wiadomości publicznej. To mówię... A propos właśnie tego, co ty napisałeś, tak, że to z tym hejtem to jest tak, że no niestety musimy walczyć. Tego końca nie widać niestety i więcej o tym nie będę mówił, bo dzisiaj świętujemy. Chris, teraz... nie szalej, dołączyłeś już dawno do grona banów na donaty. Łapki bardzo ci dziękujemy, łapki w górę. A to taka zachęta, to jak najbardziej, bardzo dziękujemy. Teraz kolejna rzecz z tych wątków, które mi się tam porozdzielały. Na początku live'a, na samym początku mówiliśmy o Witku, który świętuje dzisiaj drugi dzień trzeźwości. I tak trzymaj, Witek, i to się tak da. Pamiętaj o tym, że tylko jest ważny ten jeden dzień. Musisz dzisiaj być trzeźwy. Jak rano wstaniesz, to znów sobie powiesz, że musisz być trzeźwy. I pamiętaj, że za każdy dzień wbijasz sobie na klapę order.
Czasami nawet order sobie wbijasz za to, że z łóżka wstałeś, wiesz? I także jednego dnia możesz nawet kilka orderów załapać. Natomiast chcę ci powiedzieć, Witku, jedną rzecz, mianowicie 25 lutego, czyli w następną sobotę, minie 4 lata, jak nie pije Grzegorz z Powiśla. On do mnie dzisiaj zadzwonił i mówił właśnie o swojej trzeźwości. Mówił o tym, że pracuje, że ma dziewczynę, że mieszka. Też mówił o tym, że trzeźwość jest cholernie trudna. On to nie po raz pierwszy powtarza. Mówi, że jest bardzo wiele rzeczy, których on się musiał nauczyć, których nie potrafił na początku ogarnąć, ale jest zdeterminowany, żeby nie pić. I no, jest w nim takie przekonanie, przeświadczenie, że on już nigdy nie będzie pił. Myśmy sobie troszeczkę dłużej pogadali i Grzegorz powiedział sam to dzisiaj, że gdyby nie to, że odszedł od uzależnienia, że żyje w trzeźwości, że pracuje, to albo by nie żył, albo by żył no, bez stóp, tak jak żyje Baron, prawda? No, ma świadomość tego, co się w jego życiu, albo mówi, albo by siedział w więzieniu. I mówi, to byłaby najlepsza wersja wydarzeń, dlatego że to więzienie, tak jak i poprzednio mu ratowało życie, tak i tym razem by mu ratowało życie. A tak. Pracuje, mieszka, ma dziewczynę, mówi, stać mnie na wszystko, co chce, chce sobie coś kupić do ubrania, to kupuje, chce kupić sobie coś do jedzenia, to kupuje i jest szczęśliwy. I tu muszę powiedzieć, drodzy widzowie, że to w dużym stopniu dzięki wam. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o oglądanie filmów, o sekundowanie mu, ale również to wyście wspierali go psychicznie, ale też i finansowo, dlatego że Grzegorz odbył dwie terapie przeciwalkoholowe nad morzem i to wszystko było finansowane przez nas. Potem też mieszkał w Warszawie w hostelu, tam akurat ten hostel to ja mu opłaciłem. Ale niemniej bardzo, bardzo duża pomoc od was płynęła. Więc to jest wasz sukces, drodzy widzowie, na piąte urodziny JTO. Mamy czwartą rocznicę trzeźwości Grzegorza. I tobie, Witek, życzymy właśnie tych rocznic bardzo dużo, ale pamiętaj tylko o tym dzisiaj, o tym dniu dzisiaj, który jest dzisiaj. Dobra, teraz tak. Podziękowania też zaraz będą, ale zanim to napisała nam tutaj Marlena Laus, czy twoja kartka do ciebie wraca. Posłuchaj, wysłaliśmy raz, wróciła do nas. Wysłaliśmy teraz drugi raz. I jeżeli adres, który podałaś, jest dobry, no to... Dzisiaj wysyłałem, prawda? Nie, przedwczoraj. Lukiel, bardzo dziękujemy, pozdrawiam serdecznie, Zielona Góra, życzy Łukasz, ha, ja urodziną oglądam każdą chwilę wasz kanał, ja wszystkiego najlepszego JTO nagrywają dużo, 100 lat, bardzo dziękujemy, ogromne podziękowania, niezwykle jest nam miło, bardzo naprawdę. Dziękujemy, o zobaczcie to od widza. I właśnie będę mógł sobie czytać komentarze. Tak więc to, jeżeli chodzi o ten drugi wątek, trzeci wątek zgubiony, no to jest wątek oczywiście Darka, dlatego że przy okazji piątych urodzin oczywiście będę mówił o Darku, dlatego że on jest też bohaterem JTO i na początku istnienia kanału właśnie w roku 18 myśmy sporo filmów nagrali i te filmy do tej pory są na JTO. I to są filmy o takich zabawkach dla dużych chłopców, bo ani Darek, ani ja nie potrafimy dorosnąć i bawimy się właśnie takimi różnymi zabawkami. A jakie to są zabawki, to musicie zajrzeć na JTO, sobie tam zobaczyć od najstarszych filmów i zobaczyć właśnie, czym się bawimy z Darkiem. No ma to oczywiście związek, te zabawki, o których mówię, z tą kiełbasą z dzika. Co się dzieje, Liwka, na czasie? Nie, no ja sobie czytam trochę, Jacuś. Słuchaj, Jacuś, dzieje się jak zawsze dużo. No to mów. Widzowie bardzo chętnie oglądają JTO, bardzo chętnie przychodzą na live'y. Jest dużo fajnych pytań. Liwka też zachowuje się zimnie, więc pasuje. No to tak, jeżeli to znaczy, że jest wszystko w porządku. No więc tutaj tak, Marlena, jeśli dałaś dobry adres, to poleci. Jeśli dałaś zły adres, to lipa, bo już więcej też nie mamy. Ale we wtorek masz operację, to koniecznie będziemy trzymali kciuki. I serduszka dla Marleny Laus poprosimy, ma operację. Bądźmy z nią, pozdrówcie Marlenę, na pewno wszystko będzie dobrze. Ja miałem w swoim życiu bardzo wiele operacji i jak widzicie, mamy ze wszystkich problem. Wyszedłem cały. Mamy problem, Jacuś. Jeden widz jest niereformowalny. Tomboy, masz Tomboy. Bana. Nie chciałem nikogo urazić, pardon, happy birthday. To UJTO. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pamiętaj jednak proszę o swoim banie, bo to też bardzo dziękujemy. Nie chcemy w żaden sposób nadwyrężać swoich finansów.
Dziękujemy. Jeszcze tak, Katarzyna Odrowąż-Piramidowicz. Pierwsze wsparcie ode mnie dla Was. Wielu jeszcze super filmów. Pięknie jesteście razem. O, Kasiu, to jest naprawdę bardzo miłe dla nas. Naprawdę, tyle energii nam dzisiaj dacie przede wszystkim tymi pięknymi komentarzami, że normalnie będziemy latać cały dzień. Sorry ever after, komentarz, który wprowadza nas na właściwe tory. Wracamy do tematu live'a. Mam pytanie, czy jesteście zadowoleni z tych 5 lat? Czy gdybyście mogli cofnąć się w czasie, to zrobilibyście coś inaczej i lepiej? Wiesz co, dobrze by było, żebyś też na jutrzejszym live'ie był, dlatego że jutro będziemy mówili o roli Livii, o tym wszystkim, co ona zrobiła dla kanału, jakie są nasze dalsze plany, też będziemy opowiadali o nas, bo nie jest już dla nikogo tajemnicą, że jesteśmy parą, tak, parą, i że jesteśmy razem. Natomiast wiesz co, mi się wydaje, że zawsze... Przyjechałbyś pod Pałac Kultury jeszcze raz? Na skrzydłach. Przyjechałem białym rumakiem. No. I też jutro zobaczycie, jutro, naprawdę wbijcie jutro, bo będą ciekawe rzeczy, będziemy pokazywali. W każdym razie tutaj, wiesz, jeżeli patrzysz wstecz, to zawsze jest coś, co można by było poprawić. I oczywiście tutaj też bardzo wiele rzeczy bym zrobił inaczej, czy byśmy zrobili inaczej, ale jak to powiedział to Hachman coś takiego, że to są nasze wybory i to w sumie nieważne, czy są dobre, czy są złe, bo są nasze. I oczywiście my możemy być tylko dumni z tego, że udało się stworzyć kanał, który ma blisko 200 tysięcy, 200 milionów, 200 milionów wyświetleń. I o tym też dzisiaj będziemy mówili. Jak zobaczycie w tych informacjach, na stronie informacji tam jest 150 coś, do tego trzeba dodać 17 milionów usuniętych, ale jest takie miejsce, które sam usunąłem, takie miejsce na YouTubie, gdzie to mogę sprawdzić wszystkie razem i to jest tam ponad 170 milionów wyświetleń. Więc to jest liczba naprawdę bardzo imponująca. To jest liczba, która jest godna kanałów z milionowymi subskrypcjami. My tych subskrypcji mamy niecałe 300 tysięcy, ale to też będziemy o tym mówili. Te subskrypcje nie są istotne tak naprawdę, dlatego że jeżeli przyjrzycie się dokładnie statystykom YouTube'a, to okazuje się, że bardzo niewielki procent subskrybentów ogląda kanał. Właśnie największe wyświetlenia to są od ludzi, którzy nie subskrybują kanału. I to tak wszystkie kanały to mówią. Czasami niektórzy YouTuberzy opowiadają o tym i to właśnie jest taka reguła, że jak ktoś subskrybuje kanał, to już ma go w subskrypcjach i go po prostu rzadziej ogląda. Wracamy w każdym razie, sorry ever after, do początku, bo chcemy o tym dzisiaj mówić, jak kanał w ogóle powstał. Więc on został zarejestrowany jak gdyby na YouTubie 16 lutego, czyli to było wczoraj i wczoraj też właśnie YouTube przysłał taką informację, że to już 5 lat i dlatego też mamy tego live'a. I na początku ten kanał w ogóle powstał w zupełnie innym celu. On nie miał, absolutnie nie przyświecała mi taka myśl, żeby robić jakieś filmy, żeby w ogóle zdobywać widownię. Po prostu potrzebowałem ten kanał jako taką skrzynkę pocztową. Robiłem prezentację z dziedziny matematyki, fizyki i po prostu wkładałem to na YouTube po to, żeby ktoś inny mógł z tego korzystać. Często też wykorzystywałem to w rozmowie z innymi osobami, pokazywałem właśnie te zagadnienia. I taki był też początek JTO i dlatego kanał nazywał się na początku inaczej. I ta nazwa w tej chwili wydaje mi się, ona nie była zbyt zgrabna, no ale niemniej nazwałem ten kanał na początku KQQ. Po prostu pisało się to KQQ, czyli w sumie 6 liter KQQ. K-A-K-U-K-U. I KQQ to jest po prostu szybko przeczytany licznik prawa Coulomba. Prawa nie Kolumba, tylko prawa Coulomba, czyli tego od ładunków elektrycznych. Zresztą zwróćcie uwagę, że to prawo jest niemalże tożsame z prawem grawitacji Newtona, tylko się zmieniają symbole, prawda? Tam mamy K jakąś stałą, którą mnożymy razy ładunki Q i Q, Q1, Q2, więc razem jest KQQ. W przypadku tego prawa powszechnego ciążenia mamy G pomnożone przez dwie masy, masa 1, masa 2. I oczywiście dzielimy tu i tu przez odległość w kwadracie, przez R kwadrat. Więc taki był początek tego kanału i ta nazwa KQQ jest moim zdaniem dość niezgrabna. Wydaje mi się, że to po prostu słabo brzmi. Jak tobie się wydaje, Liwka? Słabo brzmi. A wiesz, co to jest KQ w języku ukraińskim? Nie wiem. Nie wiem, to się domyśl, to jest KQ. No, w języku ukraińskim. Domyślam się. W każdym razie i potem pokazano mi
youtubera, czy tam zwrócono mi uwagę na takie zjawisko w ogóle robienia filmów, czy to jest zjawisko youtubowania, czy bycia youtuberem. I ja w ogóle nie byłem tym kompletnie zainteresowany. No, kilka razy wracano do mnie z tą informacją, słuchaj, zobacz, obejrzyj, bo to jest fajne. Naprawdę, zobacz, to ci się spodoba. Ja za każdym razem tam sobie w szachy grałem, ćwiczyłem szachy po, nie wiem, 12 godzin na dobę, czy 17 godzin na dobę, bo i tak było. I nie miałem na to zwyczajnie czasu. A kiedy już usiadłem do właśnie tych filmów, to mi się tak to spodobało, że postanowiłem robić te filmy. I też dzisiaj sprawdziłem, bo... Proszę, Livia. Teddy, okej. Okay. Bardzo ci dziękujemy. Jeżeli macie prowadzić to do końca świata, to dbajcie o siebie. A fanów Jacka i Livki pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, ale tylko jedno zdanie wtrącę, bo tutaj, sorry, after, ja wiem, że ty nie chcesz napisać nic złego i w ogóle jesteś stałą widzką naszą, ale w sumie piszesz, że ja nie jestem zainteresowana tematem. Nie, to tak nie jest. Ja też oczywiście chcę dzisiaj towarzyszyć, jednak chcę, żeby Jacuś, który przygotował dla was dzisiaj dużo, żeby po prostu opowiedział wam o tym i nie chcę po prostu też przerywać ani za bardzo, żeby tracił wątek, więc to dlatego teraz to... Iwona Lisowska, bardzo dziękujemy za aktywność. Iwka, ja bym chciał, żebyś ty mi przerywała, bo ja też nie chcę nudzić. Wiesz, ja mam jakąś tam ułożoną w głowie jakąś opowieść. Myślę, że ona widzów zainteresuje. Oczywiście też rozumiem, że musimy komunikować się z wami, odpowiadać na komentarze, więc oczywiście cały czas to mów. Ale co mam mówić? W sensie, że wchodzi słowo. Aha. Tu Krzysztof G. No tak, oczywiście. Chodzi o właśnie Krzysztofa G. To KM Kempa. Masz absolutnie rację. No, filmy powalające kompletnie. Można naprawdę się na tym wszystkim wzorować. Natomiast tutaj chcę powiedzieć, że właśnie dzisiaj się nad tym zastanawiałem, dlatego że Krzysztof, nie wiem, czy sprawdzimy, sprawdźcie rocznik Krzysztofa, bo jakbyś mogła, bo ja pomogę. Ale jakiego mi? Krzysztofa? No Krzysztofa G. Kto to jest Krzysztof G, skarbie? Przepraszam cię. Nie wymieniamy nazw innych kanałów, zwłaszcza imion i nazwisk youtuberów. Akurat tam jest nazwa kanału jest tożsama z nazwiskiem, z imieniem i z nazwiskiem youtubera, ale sprawdzimy datę urodzenia. 85. To jest rocznik 85. Dlaczego to będzie ważne? Dlatego, że pamiętam, no, mieliśmy sporą zadziorę z wykopem. Na początku wykop mnie tam bardzo lubił i tam głaskał. A gdzie teraz ten wykop jest? A teraz, ja nie wiem, jakoś w każdym razie mieliśmy zadziorę z wykopem, dość poważną, i tam obśmiewano mnie, że ja chcę być tak jak właśnie Krzysztof G., że ja sobie tak wymyśliłem, żeby być taki jak Krzysztof G. Zupełnie mi się taki film przypomniał. Być jak... No nie pamiętam, może sobie zaraz przypomnę. W każdym razie to ma związek z pierwszymi filmami na kanale Jak to ogarnąć, co za chwileczkę też zobaczycie. Mianowicie wśród tych pierwszych filmów są dwa z Tajlandii, króciutkie filmy. Na jednym pokazuje, jak Taj wkłada głowę, swoją własną, nie głowę kapusty, tylko swoją własną głowę, wkłada do paszczy krokodyla, a na innym filmie Taj... Nie pamiętam dokładnie, co na tym filmie było pokazane, ale na pewno całuje kobrę, łapie ją w zęby, tę kobrę, i tam różne inne rzeczy robi z jadowitą kobrą, a na koniec tego pokazu pobiera z niej jad. I to są filmy, które były zrobione dla telewizji polskiej. Zrobione przeze mnie. Pojechałem do Tajlandii, miałem kamerę na tamten czas bardzo nowoczesną. To był Canon XL1, to była jedna z najlepszych kamer wtedy na świecie. I robiłem filmy, które potem były pokazywane w telewizji. I to było pokazywane w telewizji, drodzy widzowie, w okolicach roku 2000. Może 2001. To Krzysztof G. miał wtedy lat 16. Prawda? Jeszcze nawet nie myślał o tym, że zostanie youtuberem, nie myślał o tym, żeby filmować. On ja chyba wtedy, gry recenzował, nie? No ale nie w wieku 16 lat, sądzę. No, myślę, że wtedy się przygotowywał do matury. I w każdym razie ja wtedy już robiłem filmy dla telewizji, te filmy były pokazywane w telewizjach różnych i były one pokazywane wielokrotnie, więc ja nie muszę mieć kompleksu jakiegoś. Oczywiście Krzysztof G. robi fantastyczne filmy, bardzo wiele się z tych filmów nauczyłem, one niezwykle motywują, zachęcają do tego, żeby żyć aktywnie,
Natomiast nie ma nic złego w tym, że pomyślałem sobie, że chciałbym być taki jak Krzysztof G. Co to za film być? Był być Tu jak jest napisane być jak Malkowicz. Tak, Malkowicz. być jak Malkowicz. To genialny film jest. Być jak Malkowicz. Bardzo dziękuję za podpowiedzenie. Tak, być jak Malkowicz. No, więc tak. I te filmy właśnie z tym krokodylem i z kobrą są na kanale Jak to ogarnąć. YouTube niestety coś tam spaprał, bo w tej chwili nie tak łatwo jest ustawić filmy od najstarszych. Ja tego nie potrafię zrobić, ale potrafię zajrzeć do bebechów YouTube'a i sobie tamto wygrzebać, więc troszeczkę na okrągło to zrobiłem. I co zauważyłem? Przede wszystkim zniknęły z naszego kanału te pierwsze filmy z fizyki i z matematyki. Ja bardzo na tym ubolewam. Po prostu kiedyś, nie wiem, miałem byłem na jakimś dużym dole i byłem właśnie w takiej fazie usuwania filmów. To kiedyś może opowiem o tym, dlaczego te filmy usunąłem. Około 200 filmów. I widać, wtedy też się rozpędziłem i usunąłem te filmy właśnie matematyczno-fizyczne. Jak również usunąłem chyba pierwsze trzy filmy vlogerskie, więc kanał się zaczyna od filmu numer 4. Tak mi się wydaje. Natomiast wiem, że te filmy są. A wiem to z nagrań, dlatego że na nagraniach, które zostały rozpowszechnione w internecie, wiadomo, że jest taka osoba, która te filmy zgrywała. Ta osoba o tym sama mówiła i wysyłała w świat te informacje, że ma wszystkie moje filmy z wyjątkiem jednego, nie pamiętam którego. Ale najprawdopodobniej ta osoba też ma właśnie te moje filmy matematyczne, fizyczne i te vlogi numer To jeden, może numer dwa. poprosimy, co? No, O podesłanie. byłoby miło, żeby w ramach jakiegoś zadośćuczynienia może za te wszystkie krzywdy, których myśmy doznali, żeby nam po prostu to jakoś przekazać i doznajemy nadal. Żeby jakoś nam to przekazać, to przynajmniej byłby jakiś pożytek z tej psychofascynacji moją osobą i kanałem, jak to ogarnąć. Tak, Słuchaj. więc teraz, Iwia, uruchomimy ten filmik, który dzisiaj zrobiła Liwka. Poczekaj, Jacek, poczekaj, poczekaj, kochanie. Ja jeszcze siebie muszę na chwilę uruchomić, na moment. Ale ty Dzisiaj. dzisiaj nie masz problemu żadnego z sobą. Jest wszystko w Ja nigdy porządku. nie mam problemu z To sobą, prawda. Jacuś. Ja nigdy nie mam problemu z sobą. Słuchaj, też nie odbierajcie tego jako brak szacunku, nie, bo to kurczę jest. To naprawdę to tak nie wygląda. Z Ale szacunku jaki brak właśnie do szacunku? widzów te wszystkie zobowiązania nasze dzisiaj zrobiliśmy, a też słuchajcie, z szacunku do widzów mogę pokazać widzom naszą niespodziankę dla nich. Tak, oczywiście, nie musisz mnie Tylko pytać o część to. tej niespodzianki, nie? Tylko część, to wytłumaczymy. Słuchajcie, zapowiada się nowa seria pocztówek. Na razie widzicie tylko jedną część. I nie przejmujcie się, że to jest tak odsunięte od marginesu, na przykład ja i w ogóle, bo to tak ma być, ale no, ja coś powiedz. W każdym razie ten projekt, oczywiście razy dwa, no bo widokówka ma dwie strony, tę, którą widzicie i tę, która jest zakryta, której nie widzicie po drugiej stronie. On powstał wczoraj w nocy. W ogóle pomysł, żeby zrobić tego live'a dziś i jutro, czyli live'a z okazji 5. rocznicy JTO. I ten live z okazji 5. rocznicy będzie powtarzany jeszcze przez najbliższe 4 miesiące w nowej tematyce. Wiele razy, to za chwileczkę wyjaśnię, dlaczego mamy prawo do tego, żeby świętować te 5 lat przez wiele, wiele dni. Projekt powstał wczoraj w nocy razem z tymi kartkami pocztowymi i z wieloma innymi rzeczami. I tutaj też a propos tego komentarza, ktoś napisał, że jak oczy, jak. Ale to chyba nie było negatywne No akurat, tak, wiesz? ale jeżeli chodzi o Nie oczy ma nas, o Liwki, już jesteśmy. jeżeli chodzi o oczy Liwki, to wczoraj do późnej nocy właśnie pracowaliśmy. Natomiast dzisiaj Liwka wstała troszeczkę później. Ja 2 godziny wcześniej, zanim wstała, już pracowałem. Przygotowałem taki konspekt rzeczy do zrobienia do tego live'a. I szczerze powiem, że jak to tłumaczyłem Liwce, co trzeba zrobić do live'a, to miałem wyrzuty sumienia, bo bardzo obciążam Liwię zadaniami, siebie też zresztą. I to, co dzisiaj było do zrobienia, to po prostu było mega dużo. Ej, uchylisz okno, To było naprawdę przepraszam. mega dużo. I Liwka wszystko zrobiła, więc nie możemy mieć zastrzeżeń do jej oczu. Wszystko jest ok. Nie no to ja staram się okazywać szacunek widzom swoimi czynami bardziej A nie oczami. niż pustym gadaniem. Agnieszka, jak miło, odezwę się na twojego Insta.
Kurczę, wiesz co, problem jest taki, że ja nie odczytuję, ale okej, okay, odczytam. Agnieszko, bardzo, bardzo... gdzie jest? Mejzu, nie tam jest, dobra. Muszę poczekać na Jacusia, żeby ci podziękować. Chodź, Jacusiu. Bardzo dziękujemy. Agnieszka 90. A propos Hachment zadzwoni za 20 minut, więc będziecie mogli też słowo z nim zamienić. To jest zakochany teraz, więc... No, też o tym opowiemy, ale o tym opowiemy dopiero w niedzielę. A to on sam o tym opowie. No tak, ale jeżeli chodzi o live'a niedzielnego, to będzie to live pod tytułem Hachment versus Irokes, Hachment versus Patryk. Prosiliście, żeby te filmy były wcześniej i one się ukażą już, jeden z nich ukaże się już w niedzielę. I będzie ja jeszcze nie zrobiłam. Będzie on poprzedzony live'em, czyli będzie to troszeczkę inaczej. Po live'ie niedzielnym zostaniecie przekierowani na film z Hachmentem i z Irokezem, natomiast dzisiaj zostaniecie przekierowani na film z Teneryfy z kanału JTO Podróże. W każdym razie wracamy do historii, do początku JTO. Chciałem, żebyśmy... Aha, kartki, bo jeszcze nie dokończyliśmy o kartkach. Te kartki już zostały zlecone do druku i one będą znów w wysokim standardzie, czyli one mają taką matową folię zrobioną. No, z punktu widzenia drukarskiego to jest bardzo dobrej jakości. Dobry towar, bierzcie. Dobry towar jest, naprawdę. Tak, natomiast poprzednia edycja miała 100 kartek tylko, z czego ile nam zostało? 3? Jedna? Jedna, Jacuś, bo jedna osoba zgubiła, no i odesłaliśmy je jeszcze tak, raz. Z pierwszej edycji 99 kartek trafiło do Was. Natomiast ta druga edycja to jest już 140 kartek i znów zostawimy sobie może 3, może 5, więc ponad 130 kartek trafi do Was i będziemy je wysyłali do pierwszego dnia lata, do 21 czy też do 22 czerwca, do tego, że tak naprawdę początek kanału możemy właśnie na tę datę ustawić. Możemy powiedzieć, że JTO zaczęło się 21 czerwca. Oczywiście nazwa gdzieś wcześniej w okolicach początku wiosny została wprowadzona, ta nowa, jak to ogarnąć, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, kiedy to było. Więc ta kartka jest już w druku i będzie u nas w ciągu kilku dni, ale już dzisiaj będziemy przyznawali, no, będziemy informowali, komu tę kartkę wyślemy, komu nie, znaczy komu wyślemy. Natomiast powiedziałem o tym, że kartka ma dwie strony, no i wyście zobaczyli tylko jedną stronę i tak zostanie. Tak zostanie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak ta kartka wygląda z drugiej strony, to ma dwie możliwości. Albo taką kartkę od nas dostać, albo poczekać ileś tam tygodni, oczywiście kiedyś tam, może w kwietniu, może w maju, może w marcu, kiedy nam się będzie chciało, pokażemy Wam też drugą stronę. I muszę powiedzieć, że ta druga strona jest bardzo atrakcyjna. Naprawdę bardzo Liwka to pięknie zrobiła. Ej, to razem zrobiliśmy. I tam też jest jedno zdanie na samym dole tej drugiej strony, które składa się z trzech słów i wykrzyknika. I to jest zdanie, które jest przynajmniej dwuznaczne, może wieloznaczne, ale jest przynajmniej dwuznaczne i chcieliśmy, żeby właśnie ono było dwuznaczne i ono jest prawdziwe w tych dwóch znaczeniach. Zarówno w jednym znaczeniu, jak i w drugim jest to zdanie prawdziwe. Ale to chcemy, żebyście albo sami do tego doszli, kiedy tę kartkę otrzymacie, albo poczekajmy jeszcze tygodnie czy miesiące i wtedy to o tym też będziemy opowiadali. Poczekaj, Jacuś, zanim przejdziesz do kolejnego tego, to właśnie tutaj są różne komentarze w moim kierunku. Słuchajcie, ja naprawdę bardzo, bardzo się staram. Ja nigdy w życiu nie brałam w takich rzeczach udziału, jak na przykład live'y, jakieś takie rzeczy, bo jakoś nie miałam nawet potrzeby. Zawsze uważam, że internet nie jest miejscem, w którym chciałabym budować poczucie własnej wartości. Jednakże, kurczę, naprawdę bardzo, bardzo... Tak, skończę dzisiaj, zaraz Wam pokażę. Specjalnie nie pokazuję Wam jeszcze. Jednakże, tak, czasami wysyłacie na przykład sprzeczne informacje. Czasami wysyłacie mi sprzeczne informacje, bo na przykład ja też nie mam problemu z tym, żeby ja coś sam jakieś live'y robił albo coś. Naprawdę, ja nie mam z tym kłopotu. Chętnie potowarzyszę mu zza kadru, pomogę obsłużyć technicznie wszystko i w ogóle. Ale ja widzę na przykład, że są osoby, które bo ja pamiętam wasze niki i to też kolejna sprawa a propos szacunku do widzów. No pamiętam wasze niki, znam już was w dużej mierze. I dostaję takie sprzeczne sygnały, że na przykład jedna osoba, która pisała coś miłego i wszystko okej było, zaraz jak widzi, że
ktoś wyżej w komentarzu się o coś do mnie czepia, zaraz pisze tak, 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 no tak, tak. Więc to po pierwsze, a po drugie, że ja się zachowuję inaczej niż na live z Hachmenem, bo słuchajcie, Jacuś jest osobą już bardzo doświadczoną w takich rzeczach jak live. Andrzej to nie liczymy już tamtego pierwszego live'a z nim, więc to załóżmy jako pierwszy raz wtedy liczymy. No ja muszę okazywać wsparcie, bo pamiętajcie o tym, że jeżeli ja bym bardzo się wycofywała i w ogóle, no to i Jackowi by było wtedy ciężko i Andrzejowi, oni by nie wiedzieli co zrobić, więc tutaj kurczę bardziej to wynikało z tego, że starałam się jednego i drugiego pana wesprzeć bardzo. Wojtek M., bardzo dziękujemy za aktywność, podobnie Emil, bardzo dziękujemy za aktywność. Ja mimo wszystko, Emil, ci odpowiem na twoje pytanie. Otóż zupełnie niezależny portal Social Blade raportuje w tej chwili od 80 tysięcy do 100 tysięcy wyświetleń dziennie JTO. Jeżeli chodzi o liczbę subskrypcji, blisko 300 tysięcy, to jest bardzo duża liczba subskrypcji. Natomiast gdybyś był cierpliwy i cierpliwie słuchał i czekał na informacje, to też dojdziemy do tego być może dzisiaj, może jutro, o tym, jak właśnie przygoda z Rado zniszczyła nam możliwość zdobywania subskrypcji. To niestety będzie to trwało, ten efekt Rado będzie trwał przez bardzo wiele miesięcy, a może nawet i lat. Natomiast jeżeli chodzi, bo tutaj też widzę, że tykasz kanału JTO Podróże, więc my spełnimy warunki monetyzacji JTO Podróże w ciągu najbliższych 10 dni najprawdopodobniej. I to jest niesłychanie krótko. W przypadku JTO w 18 roku ja się przez 2 czy 3 miesiące nie mogłem przebić przez 200 subskrypcji. Więc takie pytania, które mają psują atmosferę, to są nie na miejscu tutaj zupełnie. Wiesz, bo te, są sugestie takie, jakie tam wcześniej kiedyś pod naszym adresem były formułowane, że my tam kupujemy coś, czy jakieś tego typu rzeczy. Nic takiego nie ma. Mamy bardzo dużo wyświetleń. Mówić, że jest tylko 700 osób na live. 700 osób na live to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. A na naszych live'ach często bywa ponad 1000 osób, właściwie zawsze jest ponad 1000 osób. A nasz rekord Liwka? Nie wiem, nie 4000? Być może tak. Jakoś tak, więc no ale to już ci wytłumaczyłem i naprawdę znajdziesz bardzo wiele innych ciekawych miejsc na YouTubie, gdzie będziesz no, mógł sobie być aktywny. Ej, daj podziękowanie. Jasne. Anna Ewa, to duża suma. Bardzo dziękujemy. Mega ci dziękujemy, jesteś stałą naszą widzką. Kochani, róbcie swoje, jesteście najlepsi, niepowtarzalni. Robicie dobrą robotę, życzę dużo, dużo miłości. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za te wsparcie. Dzisiaj być może wśród donatorów, nie wiem czy Jacuś się zgodzi, ale zobaczymy, zarówno wśród donatorów, jak i wśród widzów na czacie, może wybiorę kilka osób, które dostaną jako pierwsze pocztówki prosto z drukarni od nas, jak świeżutkie będą jeszcze. Ale to poczekajcie do końca, tak chcę, będziemy chcieli też Wam się jakoś odwdzięczyć, tak jak mówię, zostańcie do końca po prostu. Tak. Bądź moim asystentem. Dobrze. Dobry. Przepraszam, bo ja wziąłem. Ron. Oczywiście chodzi o Ronalda Grahama. Mamy takiego widza, Ronald Graham. Dawaj z tymi liczbami. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Bardzo chętnie sobie pogadam na ten temat. Natomiast mówiłem już o tym. 50 ostatnich cyfr liczby Grahama. Potrafię powiedzieć z pamięci. Jak mnie dzisiaj podkręcicie, to powiem, zacytuję wszystkie 50, a może tylko 49, zobaczę jeszcze, ale to musicie mnie podkręcić do tego. W każdym razie tutaj mówisz, że pierwszy film na JTO to jest Paragliding. No właśnie, to jest ten film, który został, bo były wcześniejsze filmy, ale one zostały usunięte przeze mnie. Teraz tak, czyli dzisiaj minęło dokładnie 57 miesięcy, 16 dni, czyli 42 tysiące godzin. O, no to jest, widzisz, to jest to, co piszesz, jest godne twojego niku. Ronald Graham uwielbia liczby i tu mamy liczby, czyli 2 524 380 minut upłynęło od tamtego czasu. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wiadomości. Moderatorzy, jesteście bardzo, bardzo kochani.
I też bardzo Wam dziękujemy, bo nawet kiedy my tam tracimy na chwilę czujność, Wy wrzucacie link do JTO Podróże. Bardzo dziękujemy. A to jest to JTO Podróże, ja mówię, że to jest takie dziecko Jacusia, bardzo, bardzo. Nie, nie, nasze, ale nasze słuchaj, dziecko. Chcę komplement powiedzieć, no. Więc proszę. W takim kontekście, że Jacuś te filmy podróżnicze, on jak na przykład jedzie do Jordanii, coś, on bardzo dużo serca wkłada w ten montaż, w to, żeby to jak najfajniej wyglądało. Ja czasami pomogę, ale no, ja wam powiem tak, jeżeli ktokolwiek by pomyślał, że Jacuś byle jak robi film, to wczoraj, żeby zrobić jedną ramkę z cytatem, gdzie takich ramek potrzeba 6. Spędziliśmy 30 minut dobierając idealną czcionkę. Więc... Po czym się okazało, że mi się ta czcionka nie podoba i czeka nas to dalej. A wiele razy Jacuś mówił tak, nie możemy siedzieć godzinę i wybierać czcionki. Ale jak jest film podróżniczy, to siedzimy. Oczywiście bardzo się cieszę z tego, że masz motywację. No Oliwka bardzo mnie motywuje właśnie też do tego, żebym montował te filmy i powiem szczerze, że Liwi zależy na tym, żebym podróżował, tak? I żebym się rozwijał. Ma świadomość tego, że to nie jest główny nurt naszego działania. Te wyjazdy są bardzo kosztowne. Musimy w to wszystko inwestować i no, mimo to Liwia chce, żebym podróżował, bardzo mnie wspiera, pomaga mi organizować to wszystko. Kiedy jestem tam, a Liwia jest tu, to zawsze mogę liczyć na jej pomoc i potem właśnie też mam pomoc przy montażu, ale też motywuje mnie, żebym siadał do montażu, żebym montował. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o Ronalda Grahama. Ronald, to tutaj dziękujesz. Ty nie dziękuj, tylko ty mnie podkręcaj, żebym zacytował 50 cyfr liczby Grahama. Ja coś nie powiesz. Być może będzie konkurs. Cyfr. Nie powiesz. No, nie mam powiedzieć? Ja cię nie podpuszczam, ale chyba no, nie powiem. W każdym razie tu jeszcze ktoś napisał Wertwa, o ile dobrze pamiętam. Chciałabym taką kartkę, czy chciałbym taką kartkę... Zostań do końca. Bardzo proszę o pocztówkę. O, tak napisał, czy też napisała Wertwa. Więc Wertwa to troszeczkę inaczej działa. Jeżeli chodzi o donatorów, to Liwka będzie wybierała... Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Krzysiu. Krzysiu po wypłacie. To Liwka będzie wybierała osoby spośród donatorów. Natomiast wydaje mi się, że tym razem, jeżeli chodzi o czat, to będziemy po prostu robili konkursy. To nie tak, że ktoś tam napisze jakiś komentarz i będziemy wysyłali kartkę? Może tak też, nie wiem, mogę, ale mi się wydaje, że... Mogę z okazji urodzin dzisiaj 3 osoby wybrać na czacie? Ale to na koniec. Ale mogę? No, ale ty nie pytaj mnie, Liwka, ty tu rządzisz. No to słuchajcie, ja tu jestem z okazji urodzin wybierzemy... Ale to na koniec. No na koniec, dobra. No jeszcze nie wygadałam się nic. No. Wydaje mi się, że pan nie da rady. 50 liczb, Jacku. Justin Elling, dawaj. Jacuś nie da rady, nie da. Ja go nie podpuszczam. To Liwka, ty będziesz pisała, wpisywała, żebyśmy to potem mogli sprawdzić. No tu. Nie. Jacuś, to ty musisz. Ale sam. Ja nie mogę pisać, bo będą ludzie mówili, że ściągną. Dobra, na telefonie będę ci pisać. Dobra, jedziemy. Poczekaj, 50 cyfr. Moment, kochanie. 50 cyfr. Dobra, uwaga, dawaj. 03. No. 22. No. 23. No. 48. No. Zaciąłem się. 23, 48, 72. No. 39. No. 67. No. 01. No. 84. No. 85. No. 18, 64, 39. 18, 64, 39. No. 05, 91. No. 04, 57, 56, 27, 26. 57, 56, 27, 26, no. 24, no. 64, no. 19, no. Rok naszego poznania się. No. 5, 3, 8. No. Enter. No to już ci to wysyłam i sprawdzisz, tak? Tak. I drodzy widzowie, to jest 49 cyfr ostatnich liczby. 49 cyfr liczby Grahama. Celowo nie powiedziałem ostatniej. A kto powie ostatnią, kto napisze ostatnią w ciągu, załóżmy tam, najbliższych 10 minut, to dostanie właśnie tę pocztówkę od nas. Ale przy czym osobno od razu muszę powiedzieć, od razu muszę powiedzieć, że żeby napisać tę ostatnią cyfrę liczby Grahama jest
Siedem. O, Ronald Graham. Ronaldzie, Ale czekaj, i muszę Patrykot, Ronalda i zapisać. Szyszkowata Szyszka. Nie no, poczekaj, miała Barało. być pierwsza osoba, tak? Mojejku. Dobra, niech będzie. Piszę trzy, a kolejne trzy ja wybieram. Dobrze, to słuchajcie, nie, to się należy. Będą trzy w takim razie. Ronald Graham dostaje widokówkę. Szyszkowata Szyszka. Bardzo dziękujemy. I oczywiście Patrykot! Bardzo dziękujemy, Patrykot. Tak, dlatego, że nie trzeba znać całej sekwencji, żeby pamiętać, że to jest siódemka. Dlatego, że ja mówiłem o tym, że liczba Grahama kończy się na 7 i wpisałaś to? Jest to gdzieś zapisane? No, wysłałam ci na WhatsAppie, kochanie. Ale ty miałaś to wpisać tutaj. Skarbie, ja nie wiedziałam, czego oczekujesz. Myślałam, że miałam A zapisać po możemy z prostu. WhatsAppu przesłać tutaj, żeby sobie widzowie No, sprawdzili? dobra. Tak, możemy. Drodzy widzowie, będziecie mieli taką możliwość, żeby sprawdzić, ja to dobrze pamiętałem. Tylko wiesz o tym, że to wymaga teraz kilku naprawdę A, kroków, Liwka więc. da radę. Liwka da radę. To jest bez ostatniej, prawda? Bez tej siódemki, czyli 49 ostatnich. No, nie ostatnich, bo brakuje tej ostatniej. Chwilę mi z tym zejdzie, skarbie. 49 liczb. Cyfr oczywiście, 49 cyfr. I proszę sprawdźcie, Ronald Graham, sprawdź, czy tam nie ma błędu. Nie sądzę, szczerze mówiąc. Może gdzieś tam czeski błąd się trafił. Co jest? Ale jakby... Ej, weź to ode mnie, przepraszam. Nic się nie dzieje. Nie wiem, czy ja Dobrze. coś naprawdę, kurczę, nie wiedziałam, że to ma być No, to jak to jest przygotowane. kłopot, to... No, jest trochę kłopot, powiem ci, tak, jest. Ale nie, możesz przecież tu wkleić. Zobacz, kochanie, tam A, na skopiuję. czacie mam, Na mogę. czacie. Myślałam, że chcesz, żeby na ekranie się Nie, nie na pokazywało. ekranie. Nie Kurde, jeszcze na przypadkowo czacie. włączyłam Photoshop. Ojejku. Przepraszamy, Dobra. drodzy widzowie. Nie, nie denerwuj się, Ja Liwka. się nie O, denerwuję, jest tylko tak. że czasami nie jestem Ja sam to przygotowana sprawdzę. do robienia 0320 czegoś. 223 48 72 30 01 8485 18 64 39 0591 0457 56 2726 24 64 1538. Jest OK. Zbyny Ale podo. sprawdź. Zbyny Podo, bardzo Ci dziękujemy. Huragan się zbliża nad Polską. Tak. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Dostaliśmy SMS-a. Ej, pytacie, jakie plany mamy na jutro? Pytacie, jakie plany mamy na jutro? No, słuchajcie, zaskoczymy Was najprawdopodobniej. Uwaga, będziemy pracować. Bardzo dziękujemy I zrobimy też live. za to Zrobimy pytanie. też o godzinie 20. Dzięki za to pytanie. Przypomnieliście nam tym pytaniem, że nie będziemy robili nic innego. Zaraz dokończam rysunek dla Bei. Tutaj już tylko dokończę to i już robię rysunek dla Bei, a zaraz też Andrzej zadzwoni za 3 minuty. Ronald Graham, wszystko się zgadza. Tak, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No, nawet nie wiedziałem, że mam taką umiejętność, natomiast muszę powiedzieć, że nie poświęciłem na to dużo czasu, bo nie miałem tego czasu. Po prostu kilka razy sprawdziłem i zapamiętałem. Dobrze, teraz Liwia, poproszę o ten filmik. Skarbulku! Wiesz, co ja mam teraz? No. Przebodźcowanie komputera, wyłącza się pamięć RAM. Ja muszę iść na chwilę do łazienki, bo zaraz Andrzej zadzwoni i zaraz będzie filmik po Andrzeja telefonie, dobra? Dobrze, to w takim Film? razie, dobrze, to powiem, jak to się wszystko rozwijało w czasie 16 lutego, założenie kanału i potem taką datą dla mnie przełomową, to był 21 marca i troszeczkę przypadek sprawił. Właściwie mogę powiedzieć, że odkryłem pewną rzecz bardzo istotną na YouTubie dzięki przypadkowi. Otóż na samym początku miałem takie założenie, żeby film był każdego dnia. A to z kolei jest pomysł od Casey Neistat. To jest jeden z największych YouTuberów na świecie. I Casey Neistat właśnie mówi, że jeżeli nie jesteś codziennie na YouTubie, to tak jakby ciebie w ogóle nie było. I to była pierwsza w ogóle, pierwsze moje założenie. To jest takie, że jeżeli już zaczynam robić kanał, to filmy muszą być codziennie. Natomiast w okolicach 19 czy 20 marca, Przepraszam, no, 19 czy 20, czekamy na telefon od Hachmenta i film Ktoś pokażemy się potem. pyta, jaki Andrzej? Dobrze, w każdym razie 19 lub 20 marca roku 18 miałem zrobiony film na następny dzień, ale miałem bardzo ważne spotkanie. Na cały dzień. Miałem całodniowe bardzo ważne spotkanie, które było dla mnie ważniejsze niż kanał, Ze niż... mną? No, ciebie wtedy jeszcze nie znałem, Liwka. W każdym razie miałem bardzo, bardzo ważne spotkanie. No i miałem do wyboru, no albo odwołam spotkanie, albo będę miał taką sytuację, że na kanale nie będzie filmu. I nie mogłem zrobić ani jednego, ani drugiego, więc po prostu ten film, który miałem, podzieliłem na dwie części.
I to jest ten film pod tytułem Wyciągarka szybowcowa. I stało się tak, że z tego filmu na temat szybownictwa została wydzielona ta część, która dotyczyła wyciągarki szybowcowej i dzięki temu miałem jeden film więcej i zamieściłem go właśnie chyba 21 marca, dokładnie roku 18. I teraz okazało się, że ten film, to był pierwszy film na kanale, który no, odpalił w kosmos, tak? No wtedy dla mnie kosmos to były tysiące wyświetleń, to było bardzo dużo. Normalnie filmy tam miały po 20, po 30 wyświetleń, po 100 wyświetleń. Jeszcze wcześniej był taki sceptycyzm dotyczący JTO podróży. Tam większość filmów w tej chwili ma już ponad 1000 wyświetleń, a ten pierwszy film z Gami ma blisko 3000 wyświetleń. Film, o którym dzisiaj będziemy mówili z Markiem, też z 18 roku, Człowiek, który mieszka w śmietniku, to jest film, który przez kilka miesięcy nie mógł się przebić przez 1500. W tej chwili ma 500 tysięcy wyświetleń, ponad. Więc to wszystko jest troszeczkę bardziej skomplikowane, niż się Emilowi wydawało. I tak, w każdym razie ja zadałem sobie takie pytanie wtedy, dlaczego ta wyciągarka? Dlaczego akurat wyciągarka? Dlaczego to wyciągarka była tak interesująca? No i wtedy skojarzyłem kilka faktów, mianowicie jak się okazuje 70% widzów kanału to są mężczyźni. No, tak pokazuje YouTube. I kiedy sobie złożyłem te informacje, to zrozumiałem, że po prostu taka wielka maszyna warcząca, dymiąca, tam coś się kręci, no to jest interesujące dla mężczyzn i dlatego ten film został tak wiele razy wyświetlony. I wtedy zrozumiałem, to był ten moment, kiedy ja zrozumiałem, że nie można kręcić tego, co się chce kręcić, tylko to, co się widzom podoba. Ja zrozumiałem, że wyciągarka się spodobała facetom, którzy w większości oglądają JTO. Jedno pytanie. I wtedy zacząłem podążać za smakami widzów. Tak to się zaczęło. Jedno pytanie tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe i też chcę, żeby później nie zgubić gdzieś tego, a ja mam tendencję do zapominania takich rzeczy. Przemysław Serba. Czy spotykamy się z hejtem poza internetem? Słuchaj, w ogóle to wielkie dzięki za to pytanie, bo to jest ogólnie ciekawa sprawa. Zastanawiam się, jak jeżeli wy byście mieli przed nami odpowiedzieć na to, to co byście powiedzieli, ale to ja wam powiem, bo naprawdę to potwierdza pewną rzecz, to potwierdza. Potwierdza to, że ogólnie w większości ci ludzie, którzy powodują ten hejt, których nazywamy tutaj hejterami w cudzysłowie, to ci ludzie, oni są bardzo cwani, ale to głównie tylko w internecie. Bo na ulicy zazwyczaj tak, zdjęcia, zwłaszcza ja, coś, piątki przybijanie, jakieś miłe słowa, wszystko. Mamy fana tutaj, słuchaj, tak. W tym sklepie naszym, chyba płazowym. Chyba raz nawet się tak zdarzyło, że no ja coś miał wczoraj, nie miałam sytuację z gościem, który kurde... No nie będziemy o tym no mówić. No właśnie, ale to no, to taka była sytuacja, to jest że to nie można facet, tego nie będziemy o tym no mówić. No tak, mówiliśmy już w sumie na jednym ale nie chcę o tym mówić. Ale no wiadomo o co chodzi. Więc nie mamy takich sytuacji, naprawdę nie mamy. Baw się klockami, słuchaj, po pierwsze się nie bawię, tylko układam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że co ci to przeszkadza? Kiedy ja ostatni raz nurkowałem, to było w roku 10 lub 11. I nie mam żalu. Nie robię żalu, ci tym krzywdy. Ani tęsknoty za nurkowaniem, chociaż nie mam też niesmaku związanego z nurkowaniem. A ze mną nurkowaniem. Byś zanurkował? Z tobą tak. To jest jedyna sytuacja, z którą bym, może nie jedyna, ale tak. Kto montował, bo naprawdę fajnie, Dominik Szczygielski, filmy z Gambi, bardzo dziękuję, to te filmy montowałem ja. Natomiast Liwka montuje znacznie lepiej ode mnie. A napiszcie, czy wam się podobają te wstawki, na przykład na filmie z Hachmentem, tym drugim. To było chyba Hamburg, żegnam o zięble, coś takiego. Napiszcie, czy wam się to podoba, bo to jest akurat dla mnie dość ważna informacja. Więc jeśli możecie, to dajcie mi znać. Efekt 96, kanał się nigdy nie nazywał 2PR kwadrat. Nigdy się tak nie nazywał. Nazywał się Kakuku. Ja mówiłem o tym godzinę wcześniej. No, więc mi to nie przeszkadza, ale następny live, a ty układasz klocki. Kurczę, no jeśli ci nie przeszkadza, to co masz za problem? Nie chcesz zobaczyć efektów końcowych? Już za chwilkę kończę i zobaczysz. Naprawdę piękna sprawa. Del Ete, bardzo bym chciał. No, to jest jedno z moich takich marzeń noworocznych, czy zobowiązań noworocznych, żeby właśnie ponowić kurs szybowcowy. Wtedy oczywiście bym to też filmował. Pytanie od Gabiga, podpowiesz?
Czy nie chcesz na to odpowiedzieć? A gdzie to? Czemu masz tak? No, ja mam ciągle ten sam problem. Jacuś mnie też ciągle o to pyta, no ale no co ja mogę zrobić? Kiedy pamiętam, staram się smarować i tak dalej i nie zaniedbywać tego, ale nie zawsze jestem w stanie to zapamiętać. Nie zawsze, a to też zależy dużo, bo zobaczcie, jeśli ja mam na przykład, tak jak dzisiaj, wczoraj, dużo wysiłku, że myszka, coś. No to wtedy mi bardzo puchną te ręce. No i ja nie mogę nic z tym zrobić. Jedynie smarować. Ja nie Ale zawsze o tym pamiętam. być O! ocha. Na wideo Hachman dzwoni. Tylko poczekaj, ja to muszę tu wyłączyć. Poczekaj moment. Muszę na chwilę ten. Muszę WhatsAppa tu wyłączyć, wiesz? A, musisz odzwonić do Hachmanta, tak? Muszę, tak. Tylko muszę najpierw wyłączyć Chwilka tutaj WhatsAppa. cierpliwości. Jest jakaś byłaby koincydencja pomiędzy WhatsAppem na komputerze a. Andrzej, daj sekundę, zadzwonię. Już. Ja odpowiem No patrz, no zobacz. Piotr Jacolik. Jacek, czy oglądałeś mecz Lecha Poznań w Norwegii? No nie oglądałem, niestety. Wstawki są świetne, to Piotr G. Fajnie, bo cofnęłaś się w przeszłość. Dobra, poczekaj, odbieram. A Czy na kurde. górze żar latałem? No oczywiście, że latałem na górze Jacuś, żar. I na odbierzemy? paralotni i na samolocie, samolotem. Odbierzemy? No to... Bardzo niebezpieczne miejsce do startu. Tam miałem bardzo nieprzyjemną przygodę tam. Halo, halo. Cześć, widać. Sorry, że nie odbierałam od razu, ale musiałam przełączyć, wiesz? Moment, moment. Weź, albo tylko, żeby nie pokazać numeru. Dobra, oczywiście. No, nie ma numeru. Jesteś Andrzej? Tak, moment, 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 bo coś Spokojnie, spokojnie. słabo. Jezu, wszystko gra. Cześć! Siema, siema. Siema! Jak leci? Jak się masz? No jest wszystko w porządku u mnie. Daję sobie radę. Dajesz radę? Miasto mnie nie pochłonęło. O, to najważniejsze, to najważniejsze. Ale co, lepiej się czujesz? Lepiej się czujesz mało samotnie, mam nadzieję, że nie samotnie. No nie samotnie, akurat nie samotnie, wiesz? Jest No. wszystko w porządku, jest perfekcyjnie. Nie ma No. co psuć. No, elegancko, elegancko. Ba wiesz o tym, Andrzej, że my bardzo się cieszymy z tego. A na serduchu? Proszę? Na serduchu? Co na serduchu? Na serduchu jest wszystko elegancko, jak zawsze. Andrzej zawsze mało rozmowny na ten temat. Pamiętaj, gościu, zawsze jest taka kobieta, która postawi cię na nogi, jakbyś padał na ryj. Tu się Wis pyta, Pepper, czy motylki w brzuchu? Motylki? No. Jest to trudne pytanie, wiesz? Nie no, słuchaj, ja jestem już za stary na motylki. Nikt nie jest za stary na motylki, Andrzej. Nie? Nie, ty też nie. No dobra no, uwierzę na słowo, wiesz? Mimo, że jesteś stary, to nie za stary na Jaki motylki. stary Andrzej, młody chłopak, jest Iwka. Wyluzuj. Andrzej miał ostatnio, wiesz, takie rozkminy ze swoim wiekiem związane, więc utwierdzam go w przekonaniu, że już musi się spieszyć i jak najwięcej czasu w swoim życiu dobrze Andrzej, spędzić. PESEL to tylko liczba. Patrząc na siebie, to tak. To żeś mi Masz to dopiero pytanie, wiesz? przygadał teraz. Masz gratisika takiego mal, gratisika. Andrzej, już niedługo się widzimy. Wiem, Jacuś, ale tam u was jakaś impreza, nie? Bo tam jakaś szczególna rocznica jest, nie? No jest, właśnie, tak, No oczywiście. właśnie. No właśnie, ja pamiętam o niej. Bardzo nam miło. Także następnych 100 lat do przodu. Bardzo dziękujemy. W twoim towarzystwie. Andrzej, teraz ci widzowie wysyłają motylki. Drodzy widzowie, wyślijcie jak najwięcej motylków dla Andrzeja. I dla oczywiście jego wybranki. Andrzej, bardzo dziękujemy za telefon, za pamięć i widzimy się już w poniedziałek. A potem Bieszczady. A wybranka też kazała przekazać, że się dokłada do życzeń. O, O, dziękujemy. Andrzej, a ja mam do ciebie pytanie zasadnicze, mianowicie tak, czy przez te kolejne lata trwania kanału, czy ty masz zamiar nam towarzyszyć w ogóle, czy nic się nie zmieniło? No nie, no mogę ewentualnie na emeryturę iść. A wybierasz się? To znaczy, kurwa, zależy ile tej emerytury bym dostał, bo ja dostanę ten najniższą krajową, to lipa. Ile ci tam wyliczyli? Emerytury? No. To znaczy, ja muszę dołożyć jakieś
Nie wiem, miesięcznie muszę oddawać jeszcze po 30 tysięcy. A no tak, no słuchaj, tak. Duże pieniądze to duży podatek, ty się nie dziw. No tak. Słuchaj. A jeszcze słuchaj, a jeszcze. Żyło się lekko, więc teraz są jakieś tego konsekwencje, no wiesz. A widzisz, a słuchaj Andrzej, bo jeszcze jedna sprawa jest taka, bo widzowie bardzo, bardzo polubili grubego, bardzo polubili grubego i mamy do ciebie pytanie, jak on się w ogóle miewa, bo od wyjazdu z Hamburga tam no, macie kontakt, nie? Jasne, no. Gruby sobie daje radę już. Ogarnął sobie jakąś działkę, śpina działce, trochę na Oberhofie. Daje radę. Głodny nie jest? Pozdrów go. Nie, mówi, że wszystko czynne jest. No to dobrze. Andrzej, widzowie wysyłają wam bardzo dużo motylków, więc jak się rozłączymy, to poszukajcie motylków w takim razie. Żeby go nie przeczyściło od tych motylków w brzuchu. Poszukajcie motylków, jak się rozłączymy. Dobra, dziękuję. Miłego wieczoru. Dzięki, pozdrawiamy i widzimy się niedługo. Trzymaj się. Pa, pa. Cześć. No. Poszło. Bardzo dziękujemy za te motylki. Posłuchajcie, Andrzej jest, jak słyszycie, w głosie, się, bardzo, jest bardzo szczęśliwy. Rozmawiałem z nim półtorej godziny temu, jakieś pół godziny, może godzinę przed dive'em i jeszcze większe szczęście słyszałem w jego głosie. Myślę, że teraz jakoś tak wiedział, że jest słuchany i troszeczkę się zdyscyplinował, ale jest bardzo rozmarzony i podkreślam to za każdym razem. Jest pewien cel tego, że to podkreślam, jest pewien sens tego, że to podkreślam. Związał się z bardzo ładną kobietą, bardzo atrakcyjną dziewczyną, dużo od niego młodszą i ogarniętą. Pracuje, ma mieszkanie, mieszkają razem. Nie będziemy mówili szczegółów, ale ważne jest, żebyście wiedzieli, że jest z bardzo atrakcyjną kobietą i z kobietą dużo młodszą od niego. Dokładnie, ale to... To jest podkomunikat oczywiście. Słuchajcie, ważne to jest, żeby oni oboje byli szczęśliwi. Bo to ja wam powiem taką rzecz, ja wam powiem, jaką ja miałam obawę z tym związaną. Ja obawiałam się czegoś takiego, że to może być takie zauroczenie, że na przykład zapoznajecie kogoś przez internet, no i to wtedy widzicie to na przykład to, co na filmach jest pokazywane albo coś, a na filmach no nie odczuwa się różnych problemów drugiej osoby, które ona ma i w ogóle, więc ja się troszeczkę powiem wam, że naprawdę się trochę o to martwiłam, ale myślę, że oboje staną na wysokości zadania. Też staram się wspierać Andrzeja w tym sama, ja coś tak samo, jak wysiadał z samochodu, to jeszcze kwiatka zabrał, jeszcze spsikaliśmy go perfumem, żeby elegancko wyglądał, więc oczywiście jak najbardziej ma wsparcie. Gdyby ktoś szukał klucza do rozwikłania tego podkomunikatu, to zachęcam do obejrzenia dzisiejszego filmu, tam gdzie... No i też zobaczenia ikonki, potem zobaczenia skąd ta ikonka w ogóle jest, bo tam jest zmiana barwy tego napisu, ale napis jest autentyczny. I też zwróćcie uwagę, że na ikonce jest czarnoróża i to jest właśnie klucz do rozwikłania tego podkomunikatu. No jedna osoba, jedna z tych wszystkich osób dzisiaj ma bardzo potężny ból tyłka, no co ja mogę powiedzieć, no tylko tyle, no. Bardzo ma potężny ból tyłka jedna z osób, nie? Mówisz o... No o kim? No, a jak nawiązałeś do filmu? No tak, no. 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 Ja wiem, czy ją tam, bo nie wiem. Ale... No ja coś, słuchaj, no, naprawdę. W każdym razie to jest bardzo ważne. Andrzej no, był traktowany tak, jak był traktowany. Powiem, jak był traktowany. Dlaczego mam tego nie powiedzieć? No, wiele razy widzieliście na filmach, jak był traktowany. Andrzej już powiedział na ostatnim filmie, czy tam przedostatnim filmie o wypadku na skuterze, na motocyklu, który miał. Ten motocykl widziałem. I no... Po prostu czołowo zderzył się z... Dziękujemy, Magnes poszedł już do ciebie, dzięki. Bardzo dziękujemy. Zderzył się z nadjeżdżającym samochodem, czy właściwie samochód najechał na nich. I to było zderzenie czołowe. Jak oglądaliście film, to wiecie, że bardzo silne. No, but mu spadł z nogi, tak? I też wtedy uległ uszkodzeniu ten bark. I ten bark był pęknięty. No, była w ogóle odseparowana kość, tak? No. I ja widziałem to wiele razy, jak Kinga go biła w to miejsce. Widziałem to. Na moich własnych oczach biła go w to miejsce, po to, żeby mu sprawić większy ból. A w tej chwili jest z bardzo ładną kobietą, bardzo zgrabną kobietą, młodą kobietą, ogarniętą kobietą, która pracuje i ma mieszkanie. Więc już nie ma podkomunikatu, bo już to wyjaśniłem. I ja się z tego bardzo cieszę. Poczekaj, bo ja nie wytrzymię. Ja nie wytrzymię. Naprawdę. Mam dzisiaj bardzo ograniczoną ilość emocji. Mam nadzieję, że to dostrzegasz. Ale uwaga.
To pa, ten jeszcze, pa. Naprawdę. Stalker. Nie pa, tutaj wkradł się puzzle, który nie pasuje. Uwaga. Wow. Wow. Mogę zgiąć ten palec jeszcze? Co tam? Dawaj, dawaj. Nie, dla widzów nie, bo chyba, że ogląda ta osoba, która próbowała się dodzwonić. O! Bardzo, bardzo dziękujemy osobie, od której to jest prezent. Niezwykle miło mi jest tego... Nie, że... nic. Niezwykle miło... Nic. Niezwykle miło mi jest z tego powodu... Mogę to bardzo piękne. Nie możemy powiedzieć nic, Jacuś. Bardzo, bardzo jest mi miło. Naprawdę, bardzo dziękuję. Przepotężnie. Ogromna radość. Słuchaj, mówię to do osoby, która obdarowała nas w ten sposób. Dzięki temu odjęłaś Jacuśowi frustracji z ilością filmów zmontowanych tak, do przodu. Montując, ile lichka filmów powstało? Przy tym? 4? Przy tym? 15. 15 filmów. No oczywiście, przy tym. No i to właśnie z tymi dodatkami. Bo trochę rysowałam, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia właśnie do niwi trzeźwości, czy tam do oczu, czy tam do jej performansu, to właśnie polecam oglądanie filmów. O, zrobimy OK, tak jak nurkowie robią OK, słuchajcie. O, zrobimy chociaż okay. Mejzunia się zainteresowała. OK, to jest OK, tak nurkowie robią OK. Jacuś, Matko kochanie, Boska. Zawsze się tak kończy, mój robot, wszystko, zobacz, no zobacz. Przepraszam. Skarbie. Bardzo przepraszam, popsułem. No nie ma już teraz. Dobra. Mejzunia tylko może się dobrze, bawić. Ale to jest okej, okay, tak jak nie nurkowie. Nie popsułeś, wszystko jest nurkowie dobrze. Pokazują okej, okay, to właśnie jak, tak się robiło. Jak łapiesz, to łap za to też. Ale jeszcze możemy, a możemy pokazać to? Tak. To? No to trzeba przekrzywić. No i cyk. O. Bardzo dziękujemy. Mejzunia. A może Mejzunia też pokaże to? Albo to pokaże. Ona to zasmaczka wszystko pokaże. Tak? Dobrze, tylko żeby to się nie rozwaliło. Także... A teraz robię rysunek dla jednej z naszych widzek, dla Bei, więc też oczywiście będę tutaj zajęty. Arek zgadłeś, przepraszam. Kto? Arek zgadł. Dzwonił ten. No. Słuchajcie, ja wiedziałam, że na ja mówiłam już jakiś czas do połowy temu, marca przyjdzie, już niedługo, już że przyjdzie niedługo. Na kolana ucałować buty, a w tym przypadku laczki moje. Jednak... Lick my laczki. Kto to zna? Tak. Drodzy widzowie, kto zna ten tekst? Klapki. A, lick my klapki. Jednak... Kto kojarzy ten tekst? Lick my klapki. Jednak, nic to nie da. Koniec. Moja, ja jestem... Bardzo, słuchajcie, cierpli... O, patrzcie, Jacuś mi kupił kolejny... Nie, Jacuś kupił, Jacuś... No, skarbie, ty. Kolejne odcienie, takie jaśniejsze, więc ja się mega cieszę. Już nie przeszkadzam, kontynuuj. Nie, skarbuntu. Nie przeszkadzasz. No, czy ktoś kojarzy lik mojej klapki? Lik. No, piszą, że tak, to. Piszą. Piszą, no, no właśnie. No, ej, dzisiaj jest dzień kota? Co wy świrujecie? O, matko, bo co ja mam dla ciebie, Liwka, mi się przypomniało. Dla mnie? Muszę... Tak, mam dla ciebie coś. Serio? Mam dla ciebie coś. Zaraz sprawdzę, kiedy jest dzień kota. Ej, dzisiaj jest dzień kota. No to Jacuś jutro leci po smaczki dla Mejzuni. Jutro Jacuś leci po smaczki. Bea, uwaga. Już dokańczam. Ej, dzisiaj jest dzień kota, skarbulku, wiesz? Co to? Livia, z okazji dnia kota składam tobie i sobie i Mejzuni najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, miauczenia, smaczków i co tylko sobie życzy Mejs i ty. Smaczków to nie życz, tylko kup. ej, a wiesz, że ja mam bardzo podobną od widza? To mam odnieść to? Nie, no ja coś, proszę. Mejzunia, zmykaj ty, bo ona etapy maila rozłączysz. Etapy życia kota, co opieka, tresura, karanie, nie będzie, minia. Słuchajcie, taką książkę dzisiaj kupiłem. Mimo, na poczcie. Że jest dzisiaj dzień kota, to na poczcie. Jak zrozumieć kota. I naprawdę jest super. Bardzo są fajne rozdziały i takie dotyczące problemów, które mogą występować z kotkami. I wydaje mi się, że ta książka też ułatwi... Na szczęście z Mejzunią nie zrozumienie kotka. Jeżeli ktoś nie rozumie kotka, to tutaj jest to opisane w ogóle w punktach. Na przykład, co jeśli mój kot gryzie swetry? To jest problem 33. Albo co jeśli mój kot zjada rośliny? To jest problem 34. A my nie mamy żadnych problemów z Mejzunią. Co jeśli mój kot powoduje alergię? To jest problem 60.
usunie alergię, a nie kota. Tak. Co to ta? Mi się przypomniała ta, no, co ma alergię, astmę. Można i tak. I ze zwierzętami pracuje. Można i tak. Jacuś, bardzo ci dziękuję. Połóż tam, jeśli mogę cię o to poprosić. Tak. To bardzo miłe, ale wiesz, słuchaj, Jacuś, jest sprawa. Bo dzisiaj jest dzień kota, a my nie mamy prezentu dla Meizuni. Posłuchajcie, to możemy smaczka dać. Albo no, dwa smaczki. Jutro kupisz smaczki, a nie. Chciałem dzisiaj pojechać. Posłuchajcie, pytacie o Iroka, zapytacie o Patryka. Jeżeli jutro. Chodzi o Patryka, pojutrze. Jutro mamy live poświęcony Liwce. Czyli kim jest Liwka w JTO. Jutro będzie taki live. Zapraszamy na was już jutro. Będziemy dużo mówili o Liwii, też o nas i o tym, co Liwka robi dla kanału, jaka jest jej odpowiedzialność, ale też o wielu, wielu innych rzeczach. Też przygotujemy dla was ciekawe ilustracje i filmiki, które będziecie mogli zobaczyć, ale to jutro. Natomiast pojutrze w niedzielę będzie live dotyczący właśnie tych wszystkich informacji związanych z terapią Patryka. Dziś nie powiemy nic, domyślajcie się. Proszę, żebyście poczekali. Ja coś, posłuchaj, a ja mam do ciebie, chcę ci coś powiedzieć a propos, no bo jak ty mi kupujesz te różne rzeczy do rysowania i w ogóle to czasami nie wiesz. Zobacz, kupiłeś mi jakiś czas temu taki inny rodzaj ołówków. Wiesz, widzisz, co to daje? Że możesz gumką ścierać. Nie widać w ogóle konturu. A, rozumiem. I ja mogę teraz tylko, nawet jeżeli sobie poprawiam ten właściwy kontur czarnym tym cienkopisem, to teraz sobie robię już tylko, będzie ten jeszcze jedna warstwa konturu właściwego. A czy ty jutro pokazałabyś na live różę od mamy? No, jak ją znajdę, to tak. Liwka jutro wam pokaże różę od mamy. A tutaj ja narysowałam też swoją różę, więc na się do tego, dlatego właśnie tak sobie przypomniałem. Liwia, Hachmet już dzwonił, poproszę o film. No, Jacuś, kochani. Cezariusz, nie miałem czasu na to. W tym roku kilka razy rozstawiłem paralotnie i... Ej, tyle. Postawiłem ją nad głową kilka razy i to wszystko, co zrobiłem w tym roku. Niestety. No dobra. Bardzo nad tym ubolewam. Dobra, uwaga. Dzisiaj czy będzie jakiś film? Słuchajcie, nie szalejcie. Dzisiaj jeszcze film. Ja... Już były dwa przecież. No właśnie. Naprawdę nie szalejcie. Dobra, poczekaj, bo ja coś chcę ten, żeby pokazać. Muszę odświeżyć. Ja mam w ogóle zawieszoną głowę ostatnio bardzo i to jest dla mnie kłopot, bo... Po prostu jest czasami problem z tym. Dodaj pliki. To jest to, co ja zrobiłam. Tak. I moment teraz. O, pokażemy wam filmiki. To są kilkunastu sekundowe sceny z wybranych filmów z samego początku istnienia kanału. I tutaj będę to komentował. Poczekaj moment, dobra. Więcej filmów z Irokezem. Daniel, no już się nie da więcej. Naprawdę, już się nie da więcej. Poczekaj sekundę, okej? Mam nadzieję, że to się uda uruchomić. Ej, śpiwory! Ale śpiwory! Wow, musimy pozajmować śpiwory. Ja nie wiem, czy on nie spadł za balkon. Nie, nie spadł tutaj. Dwa są? Dwa są. No dobra. Ale wiesz co, chyba rzeczywiście... Ale to nie teraz, bo nie. Będę musiała mej zbrać, wynosić, no tak. Wiesz, kochanie. Bo nam się śpiwory wietrzą. No to co, włączam to w tle. Tak, chciałbyś, żeby to było w tle, tak? No w tle, tak. Tak, nie, żebyśmy no, może troszkę musi byli. Musi być inaczej, kochanie. No to może na nas pokaż, a ja będę komentował te filmy i potem pokażę jeszcze poczekaj, raz. Ale poczekaj, bo coś mi tu nie gra. Okej, okay, dobra. To jest po pierwsze, mogę to pokazać na sobie trochę, o. Ale, bo ja teraz się nie ale możesz naprawdę. Na całości. Nie chcesz na całości pokazać? No, jedziemy, pokazujemy. O, włączyć? Jest, tak. Play? Tak jest. No i ja po prostu będę komentował. To są sceny z filmów, które są na początku kanału. Tu pokazuję przygotowanie do lotu, z tym, że akurat tego dnia nie latałem, także widzicie po prostu no, samo sprawdzenie sprzętu, przejazd wózkiem. Tu widzicie pierwszy, taki naprawdę pierwszy wywiad na kanale JTO, to był właśnie z Krzyśkiem. To jest chłopak, który zarabiał na żonglowaniu na przejściach dla pieszych. Stówkę do 200 na godzinę wyciągał, ale też tam ciekawe rzeczy opowiada o tym, że tego się jednak nie da robić cały dzień na przykład. Ja to rozumiem, że następuje zmęczenie materiału. Bardzo sympatyczny chłopak, tam była też rozmowa. Tutaj jest jeszcze film, który wrzuciłem na kanał, pomimo tego, że został on nagrany przed zaistnieniem kanału. To jest mój lot w Łomiankach, tu widzicie moje buty.
gdzieś tam nad sobie człowiek dyndają nogi nad ziemią. Tu widzimy tego Taja, to jest właśnie ten film montowany dla telewizji, nagrywany, który wkłada głowę. I tu jest ciekawa historia, możemy zatrzymać w tym miejscu ten film na chwilkę. Mm-hmm. Otóż zwróćcie uwagę, potem pokażemy to jeszcze raz, ale zwróćcie uwagę, jak teraz Liwka odpali ten film, zwróćcie uwagę, on się na mnie patrzy. I teraz już wam tłumaczę, o co chodzi. Widownia była z drugiej strony, za nim. On w tej chwili jest tyłem do widowni. I ja siedziałem z tamtej strony widowni, czyli byłem z drugiej strony tej areny, ale bardzo duże słońce świeciło, silne słońce świeciło z tego miejsca, w którym teraz filmuję, czyli z przeciwnej strony. I wyobraźcie sobie, że po wykonaniu tego pokazu całego, ja do niego podszedłem i mówię, ty Kolo, słońce mi świeciło w obiektyw i nic nie nagrałem. Mówię, przejdę na drugą stronę i ty mi jeszcze raz tę głowę do tej paszczy krokodyla włóż. I zamknął krokodyl, nie? I on, słuchajcie, włożył tę głowę do tej paszczy krokodyla jeszcze raz na drugą stronę, czyli już pod słońcem. I zwróćcie uwagę, że on, mając głowę w paszczy krokodyla, patrzy się na mnie i pyta się, czy ja to nagrałem. Zwróćcie uwagę, że on się kiwał głową i już, już, czy to już, czy już? Pokażesz to, Liwka? Było mu planka zrobić i nie... Powiedzieli, że nie, że jeszcze... Adrian, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Wielkie serce za twoje serce. Także zwróćcie uwagę, że... Happy birthday to JTO, happy birthday to JTO. Dziękuję za ostatnią wygraną z JTO. Pozdrawiam was i wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla mojej rodziny. Pozdrówcie... Bardzo piątka dziękuję. Dla nas i piątka dla Hachmenta, kurczę. Ja nie mam gdzie tego zapisywać. A patrzcie, patrzcie teraz, jak Liwka uruchomi, patrzcie, co on robi. Włączam. Tak. On się patrzy na mnie... I był, no to wcześniej, bo zanim Liwka zatrzymała. Tutaj mamy tego junaka 1, 2, 3. No niestety został on dojechany przez hejterów, którzy tam opony przebijali, przewracali ten motor. Ostatecznie zostały urwane tablice rejestracyjne. Bardzo duży problem. Ostatecznie go oddałem kumplowi, Norbertowi, temu, który strzela z łuku, ale też pamiętam, że pomarańczową, mechaniczną pomarańczę. Zatrzymasz, poproszę, teraz? Ten motor miał ksywkę mechaniczna pomarańcza. Natomiast tu jest ciekawy film. To jest wnętrze wraku, który stał nieopodal tutaj nad brzegiem Wisły. I film się nazywa Żaber z wrak. Żaber z wrak. To jest tylko fragment tego filmu. Po prostu pokazuje wnętrze tego wraku, tego statku. On był mocno przechylony, dlatego też, jak widzicie, to wszystko krzywo jest. Ale chcę wam powiedzieć o tytule tego filmu, Żaber z wrak. Żaber z wrak. O co chodzi z tym tytułem? I to jest taki klimat JTO, mi się wydaje. No bardzo często gdzieś tam przy... Możemy na chwilkę nas pokazać i potem wrócimy ja do tego filmu. Przepraszam, czy mógłbyś na chwilę zapamiętać moment, tak, w którym skończyłeś? Tak, oczywiście. I bo ja zaraz zgubię to pytanie, wiesz? Jasne. Ja zaraz zgubię. Posłuchajcie. Przemysław Serba, mega fajne pytanie. Liwko, mam osobiste pytanie. Jeśli komuś się uda wyjść z nałogu, tak jak tobie, to czujesz jakiś rodzaj dumy, czy mimo wszystko to jest to jakiś rodzaj wstydu, że się w tym tkwiło? To nic, super, w ogóle bardzo ci dziękuję za to pytanie, bo w sumie takie robienie z czegoś tematów tabu i w ogóle to jest niepotrzebne. Słuchajcie, ja mam bardzo, bardzo złe podejście do siebie samej, więc nie jestem za bardzo obiektywna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też taka, że... Kurczę, nie mam miejsca za bardzo. Druga sprawa jest też taka, że ja no nie wyszłam jeszcze z uzależnienia. Naprawdę, jeszcze do mojego wyjścia z uzależnienia jest bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję, że ostatecznie to się uda zrobić. Bardzo bym tego chciała, ale boję się czasami, boję się bardzo trzeźwości. Więc to kurczę, to ja nie mam powodów do dumy, żeby być z siebie samej dumną. Daniel, no przed chwilką mówiłem, że w niedzielę będzie live poświęcony filmowi, który nastąpi po live'ie i to będzie właśnie spotkanie Hachmenta i Irokeza. I też mamy film spotkanie Hachmenta i Irokeza drugi i też mamy film spotkanie Hachmenta i Irokeza trzeci, jak również spotkanie Hachmenta i Patryka. Tak więc to wszystko zobaczycie. I jeszcze dodatkowe są wtedy też z Irokezem samym. No name, to pogoogluj troszeczkę. No, trudno, żebym teraz opowiadał, wiesz, o papierach na paralotnie. No, świadectwo kwalifikacji jest potrzebne. Znajdziesz, dasz radę w Google'a. W każdym razie, wracając do tego tytułu filmu Żaber z wrak, to są właśnie takie gry słowne, ale też skojarzeniowe, które ja uwielbiam i Liwia uwielbia. My uwielbiamy tak się bawić właśnie tytułami, filmami, słowami, ale też skojarzeniami. Na przykład takie pytanie zadaliśmy kilka live'ów wstecz, co ma wspólnego
Krzysztof z Normandii tam z jakimś innym bohaterem, albo co ma wspólnego, teraz możemy to pytanie zadać, co ma wspólnego Krzysztof z Normandii z liczbą Grahama na przykład, prawda? I to są właśnie takie rzeczy, które ja uwielbiam. I teraz ciekaw jestem, czy ktoś wie, o co chodzi z tym żaber z wrakiem. Skąd to się w ogóle bierze żaber z wrak? Ja nie będę czekał na odpowiedź, tylko wam powiem. Otóż jest taki wiersz po angielsku, Jabberwocky. Zresztą był też film Jabberwocky. No to film z lat 70., ale zupełnie niesamowity. Myślę, że powinienem ten film obejrzeć, powinniśmy z Iwią ten film obejrzeć raz jeszcze. Chociaż wiem, że te filmy z lat 70. się trudno ogląda, bo to inny styl kręcenia. Ale wcale film, tak nie, ja lubię film bardzo. Jest absolutnie niesamowity. Jeżeli ktoś nie widział Jabberwocky, to po prostu jest to film, który koniecznie trzeba zobaczyć. I Jabberwocky to jest poemat, to jest wiersz, jeden z bardzo wielu napisanych przez Lewis Carroll. To jest bardzo znany matematyk, z tym, że on jest znanym matematykiem nie pod Lewis Carroll, bo Lewis Carroll to jest pseudonim jego. On napisał Alicję w Krainie Czarów i tam też w Alicję w Krainie Czarów pojawia się wiersz, poemat Jabberwocky i to jest tak zwany wiersz absurdu, gdzie autor Carroll, Lewis Carroll, bawi się neologizmami, prawda? I też te neologizmy są na tyle trudne, że Humpty Dumpty, jeden z bohaterów Alicji w Krainie Czarów, tłumaczy jej te wszystkie zwroty. I teraz okazuje się, że ten wiersz Jabberwocky został, poemat, został przetłumaczony na język polski przez wielu różnych tłumaczy. Między innymi przez jednego z polityków, którego ja akurat nie lubię, więc ja nie będę jego imienia, nazwiska przytaczał. Ale mam w pamięci cztery wersety z tłumaczenia Antoni Marianowicz. I to jest tak. Grozeszły się po mrokolicy smokropne strasznowiny. Dziwoląg znowu smokolicy ponurzył się w gzęstwiny. I to jest właśnie wiersz absurdu, czy też wiersz oparty na neologizmach. I zwróćcie uwagę, że te neologizmy są tak tworzone, że mimo tego, że my nie znamy żadnego z tych słów, każdy z tych słów rozumiemy. Podobnie jak i rozumiemy sens tego, co powiedziałem, prawda? Grozeszły się po mrokolicy smokropne strasznowiny, dziwolęk znowu smokolicy ponurzył się w gzęstwiny. Więc żaber zwłok to jest tłumaczenie tego słowa Jabberwocky, ale akurat w tym wierszu Marcinkiewicza, w tym tłumaczeniu, on jest przetłumaczony nie jako żaber zwłok, tylko jako dziwolęk. I właśnie dlatego ten tytuł tego filmu jest Żaber z wrak, bo mi się to kojarzyło z Jabberwocky. Mogę jedno pytanie? Tak. I za chwilkę dalsza część filmu. Słuchajcie, bardzo fajna, znaczy się to był komentarz bardziej. Peperliwko, nie spiesz się do bycia trzeźwym. Masz duże wsparcie w Jacku i to najważniejsze. Słuchajcie, tak, mam duże wsparcie w Jacku, ogromne wsparcie w Jacku i tak naprawdę Jaculek jest jedynym powodem, dla którego ja się w ogóle zabieram za jakąś trzeźwość, bo sama dla siebie to nie mam takiej potrzeby. Ale nie zmienia to faktu, że powinnam tak jakby te leki ograniczać i wszystko jak najbardziej, bo no Jaculek mimo tego, że on tam mówi, że ten, no to jego Kakotiana. Też siemanko Emilka. Kakotiana. Jemu też Kakotiana. Tam ryje głowę różne moje czasami stany i w ogóle. Bardzo wiesz, dziękujemy. Emilku. Jemu też ryją głowę moje stany, moje samopoczucia i to niewątpliwie. Posłuchajcie, niewątpliwie. Ja tak jak ja jestem ważny dla Liwi, tak jak to mówi Liwia i Liwia to pokazuje całym swoim życiem, że tak jest. Podobnie i Liwia jest dla mnie ważna. Ja bez Liwi bym nie funkcjonował. Ja jestem chory psychicznie, ja chodzę do psychiatry i ja sobie nie daję rady z bardzo wieloma rzeczami. I mój stan psychiczny w tej chwili jest taki, że w wielu momentach tracę siłę, nie mam napędu. Zachowuję się jak koń, który wpada w stupor. I ja bez Liwki bym sobie nie dał rady. Natomiast widzicie, no my w tej chwili prowadzimy 3 kanały. Tak, bo moim zdaniem jest tam nic się nie dzieje. Pozornie, ale ten kanał jest. On jest w tej chwili też już monetyzowany. Ja coś, nie bujaj tak z tobą. Przepraszam, proszę. Też są cały czas jest cała masa pomysłów i będziemy to wszystko, realizujemy to cały czas powolutku. Ja bym sobie z tym wszystkim nie dał rady. Sprawy sądowe, ja bym sobie z tym nie dał rady. Będą kolejne. Ja bym sobie z tym nie dał rady. Sprawy z obsługą YouTube'a. Ja bym sobie z tym nie dał rady. Jeżeli chodzi o... Dałbyś, po prostu byś miał mniej problemów, byś sobie dał radę. Sytuację finansową JTO, to w lipcu ona była kompletnie beznadziejna. Myśmy byli w zupełnie beznadziejnej sytuacji finansowej i o tym będziemy mówili jutro, bo to wszystko
zrobiła Liwka. Liwka uratowała kanał, uratowała mnie w ten Ja sposób. coś. Więc ja bym sobie bez Liwi nie dał rady. Więc już wiecie, skąd się bierze żaber zwłok, neologizm, albo też tytuł absurdu, jeżeli wolicie, przez nawiązanie do tego pojęcia wiersze absurdalne. I teraz, Liwia, idziemy dalej do tego filmu. Idziemy dalej do filmu. Już, kochanie, już. Ale zobacz, wydawało mi się, że jak będę mówił o żabr zwłoku, to że setka widzów ubędzie, a tu nie. Jest no, bo blisko... było 200. Nie, jest blisko 900 cały czas, tak jak było, bo zerknąłem specjalnie. Więc cieszy mnie, że widownia jest ambitna, że wytrzymała żabr zwłoka. Leszek, nie udało mi się jeszcze kropli odstawić. Deny, bardzo dziękujemy. Hej Jacku, fajne są te twoje opowieści i anegdoty. Może opowiesz coś o dwukącie sferycznym? Nie denerwuj. Czy można wygrać coś u nas, pocztóweczkę? Deny, wybieramy spośród donatorów trzy osoby. Ale już trzymamy za siódemkę. Ej, ale tu ja miałam ja też trzy wybrać. Jacuś, nie świruj. Trzy jeszcze wśród donatorów i trzy na czacie będą, więc luz. Szok, dzięki za wyznanie. Tak, ja się do tego przyznaję. Ja nie mam problemu z tym, żeby się przyznać do tego, że jestem chory. Ja jestem poważnie chory. Jestem poważnie chory psychicznie. Ale jakoś dzięki Liwi daję radę. Dzięki Liwi jakoś daję radę. Ale otwartość Rafał mówienia Marciniak. O tym może pomaga innym, wiesz, Jacuś? Rafał Marciniak, ja ci to wytłumaczę, jak to działa, żebyś zrozumiał. Jest twój komfort naprzeciwko naszemu komfortowi. Jako prowadzące osoby musimy widzieć nasze lustrzane odbicie, dlatego że inaczej byśmy się gubili w tym wszystkim. Gdybyśmy my widzieli nie lustrzane odbicie, to byśmy nie rozumieli naszej gestykulacji, czy naszego mówienia, czy naszych ruchów głową, dlatego że każdy człowiek jest przyzwyczajony do odbicia lustrzanego, więc jeżeli ja podnoszę swoją prawą rękę, to tam musi się podnieść lewa ręka, bo inaczej nie będę rozumiał tego obrazu. Myśmy nad tym bardzo dużo myśleli i zawsze musi być tak, że my musimy widzieć nasze lustrzane odbicia, inaczej się będziemy w tym gubili. Gdybyśmy nie mieli tego obrazu, no to wtedy nie miałoby to dla nas żadnego znaczenia. Także no name, no nie, ja nie świruję, naprawdę tak jest jak... Ja mam rozkminę, przepraszam. Ja mam rozkminę z tym związaną. To ogarnij to, ja muszę że takim... przed wynalezieniem aparatu fotograficznego ludzie nie widzieli swojej prawdziwej twarzy. Widzieli, no tylko jak? W lustrach. Lustra już Egipcjanie. No ale lustra są na odwrót pokazują. A no tak, a w tym sensie. Ale widzieli na obrazach, malowano ich. No tak, ale no to nie jest to samo, bo malowanie może mieć defekty, tak? Zastanawiam się, czy oni wpadli na to, żeby oglądać się w podwójnym odbiciu, żeby zobaczyć swoją prawdziwą. Bo to, że twarz jest niesymetryczna, to wiecie. I że wiecie o tym, że człowiek wygląda inaczej niż jego lustrzane odbicie. W Centrum Nauki Kopernik, a propos Centrum Nauki Kopernik, to za chwilkę powiem jedną rzecz, bo to ma związek z piątą rocznicą naszą. Jest takie urządzenie, że wkładasz twarz w coś i widzisz dwie połówki swojej twarzy, czyli komputer odwzorowuje tę połówkę i przykłada ją z tej strony. Czyli widzisz swoją twarz składającą się albo z tych dwóch połówek, albo z tych dwóch połówek. I ta twarz wygląda oczywiście zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o Centrum Nauki Kopernik, to też są filmy na JTO z 18 roku, tam z, nie pamiętam, kwietnia czy z maja, właśnie z Centrum Nauki Kopernik. I wyobraźcie sobie, że Centrum Nauki Kopernik wtedy się do mnie zgłosiło i zaprosili mnie nieodpłatnie, żebym przyszedł i zrobił film. Tak było. I oni mają w ogóle taką usługę dla youtuberów. Jeżeli jesteś youtuberem, chcesz u nich nakręcić film, przychodzisz i dostajesz bilet za darmo. Więc mamy filmy z Centrum Nauki Kopernik. Nie wiem, czy nie dwa. Jeden albo dwa. Natomiast tak pomyślałem sobie, Liwka, ciekaw jestem, co ty na to, żeby do Centrum Nauki Kopernik pójść i nakręcić taki tłusty film z Achmentem. Co o tym sądzisz? No to nieźle mu głowę rozwali. Słuchaj, Jacuś, ja ci coś powiem a propos tych odbić lustrzanych. Na przykład moja mama miała bardzo długie włosy, nie? Mm-hmm. I wiesz, że jak ona sobie robi jakąś fryzurę, to stawała przodem do lustra i z tyłu sobie lustro przystawiała. A no tak, ale wtedy widziała swój tył swojej głowy. Mhm. No i dlatego, no jak robiła sobie fryzurę, żeby, no to po to to robiła. Peper, dzięki za przypomnienie o telefonach od widzów. Rzeczywiście, musimy do tego wrócić, ale myślę, że nie za szybko, dlatego że teraz jadę, już chciałem powiedzieć do jakiego miasta. Dowiecie się w swoim czasie. Jadę do Hachmenta, 20-22, potem Hachment przyjeżdża w niedzielę chyba, może w poniedziałek będzie jeszcze w Warszawie. Opowiem o dowodzie osobistym Hachmenta i potem jedziemy chcesz, w Bieszczady. W następny. Chcesz, więc przez najbliższe dwa tygodnie nie będziemy mieli takiej możliwości, żeby na telefony widzów odpowiadać, aczkolwiek będą live'y.
Kurczę, coś mi tu nie pasuje. Opowiedz. No ale to ty z nim gadałeś nie, o tym proszę dzisiaj. Cię opowiedz, ja na chwileczkę wyjdę. Bo... No Andrzej miał z nami w Warszawie... Na sekundkę cię zostawię, dobrze? Ale wszystko w porządku? Na najlepsze. Andrzej miał z nami w Warszawie to ogarniać. No ale wiadomo, że miłość nie wybiera. No i to w sumie dobrze. No kurczę, my też się na to nie upieraliśmy. No i Andrzej postanowił zrobić, załatwić sobie to właśnie w tym mieście, w którym się obecnie znajduje. No i jakoś to bardzo powolnie tam idzie, bo jak na przykład w Warszawie, jak się zapisujecie, to tam nigdy nie ma problemu, żeby to załatwić. A tam podobno trzeba jakieś terminy, jakieś takie rzeczy, czego ja nie rozumiem, bo u nas tego nie ma. Bo ja pamiętam, jak mój dowód się złamał i ja robiłam sobie nowy tutaj w Warszawie z Jacusiem, no to jakoś nie miałam kłopotów w sumie z tym. Więc być może Andrzej powinien tutaj przyjechać i tu to ogarnąć. No oni uznali to jako opcję awaryjną, jak już. Więc myślę, że tak czy tak my służymy pomocą w tej kwestii, więc oczywiście jesteśmy otwarci na te rzeczy. Ragnar 77 wpadnie jutro o 20, dlatego że jutro będzie live rocznicowy, piąte urodziny JTO, ale to będzie poświęcone Liwi, ponieważ JTO bez Liwi by nie istniało, mimo tego, że dołączyła do JTO w roku... Ej, u małego księcia były wulkany? Były. Oczywiście, no i baobaby przecież. Ej, a wiesz, ja miałam taką nienormalną, sorry, ale tak było, nienormalną panią od polskiego, która na przykład jak była lektura Stary Człowiek i Morze, kazała nam wymieniać wszystkie meble, jakie były w jego pokoju na bardzo, bardzo właściwe albo jakie buty miała Danusia właściwe? Bardzo, oczywiście, że ja tak. Jacuś, kochanie, dziewczyny mdlały na lekcjach u tej edukować. Kobiety, bo były tak podobnie zestresowane. Jak, no podobnie nie. Jak z buków trzeba edukować, tak samo trzeba młodzież edukować. To było przegięcie skarbie, naprawdę. Ja uważam, posłuchajcie, ja chodziłem do liceum Świętego Augustyna, to jest liceum, które już nie... Ja wrócę za chwileczkę do... Może w takim razie Ragnar, najpierw to powiem. Ragnar 77, posłuchaj, jutro jest live poświęcony Liwce, ponieważ Liwka odegrała bardzo ważną rolę w JTO i tych piątych urodzin by nie było, gdyby nie Liwka. Wbij jutro Ragnar 77 i zadasz to pytanie właśnie Liwce, bo to, o to, od czego jest Liwka uzależniona. Posłuchajcie, ja chodziłem do liceum Świętego Augustyna, które było na ulicy Naruszewicza. Tego liceum już nie ma, ono zostało zburzone i tam wybudowano jakiś biurowiec w tym miejscu. I to było liceum, które było własnością Paksu. Paks to była taka organizacja polityczna w komunie, która była taka katolicka. Bea, zostań do końca. Katolityzująca, no jak to powiedzieć, no nie, bo musiał neologizm idąca stworzyć. Idąca w kierunku katolicyzmu. Tak, ona była taka flirtująca z kościołem, ale to było bardziej skomplikowane. Ale niemniej tam były lekcje religii i mieliśmy, słuchajcie, nauczyciela księdza od religii, który dyktował nam lekcje po kilka stron na każdej linii. Po prostu dyktował nam, nie wykładał, tylko dyktował. Myśmy to przepisywali, a potem jak odpytywał, to jeżeli się nie zgadzało jedno słowo, jeżeli zamiast i powiedziałeś oraz, to dostawałeś dwóje. Nienormalne dla mnie. Genialna metoda na ćwiczenie pamięci. Po prostu było genialne. Ja uwielbiałem wkuwać rzeczy, które dla mnie były kompletnie... Chociaż niekoniecznie, bo bardzo wiele rzeczy było z filozofii pamiętam do tej pory dowód na istnienie Boga. Quid quid movetur, alies movetur. Jeżeli cokolwiek się porusza, to jest poruszane przez coś innego. Czyli to jest takie nawiązanie do praruchu, prapoczątku. No coś musiało wygląda to zapoczątkować. To jak baobab? No tak mniej więcej. Widzę, że oglądasz kanał JTO, bo tam były baobaby na jednym z filmów z Gambii. Skarbie, ja ci powiem taką rzecz, że a propos tego, co ty mówisz, wyobraź sobie, że w szkole odpowiadasz i pani się ciebie pyta, co było w lewym dolnym rogu na stronie 162. I tak trzeba traktować młodzież. Właśnie i tak. Później się rodzą problemy psychiczne takie nie, jak... No, to Jacuś. Zmusza młodzież do robienia odstrasza, użytku ze 100 miliardów neuronów. Zamiast myśleć o grze komputerowej, to bardzo właściwe. Ja bardzo troszeczkę, ja w tej chwili i troszeczkę... ryjące głowę i niszczące dzieciom psychikę. Ja troszeczkę się przekomarzam w tym momencie. Jak dziewczyna u nas mdlała na lekcjach, bo się tak bała, no to wiesz. W każdym razie posłuchajcie. Młodzież bardzo szybko odkryła sposób na te lekcje religii. Ksiądz już był takim, powiedzmy sobie, w troszkę zaawansowanym wieku. I on oczywiście swojej lekcji sam nie pamiętał, tylko brał zeszyt ucznia, kładł go przed sobą
I jak uczeń mówił, to on sprawdzał, czy to się zgadza z tym, co w tym zeszycie jest napisane. I sposób był bardzo prosty. Mianowicie wystarczyło stanąć tak troszeczkę bardziej za księdzem. On był, no, był ten stół, był tak troszeczkę wysunięty przed tablicę. Jeżeli tak się troszeczkę stanęło przed niego, no to on tam patrzył w ten zeszyt i mu się z nad głowy czytało. I tak większość ludzi robiła. Ja się zawsze uczyłem na pamięć. Uwielbiałem się uczyć tego na pamięć. No, nie chodziło o treść, tylko po prostu o to, że ćwiczyłem swoją pamięć. Już teraz nie wiem, o czym ja Ale mówiłem. Ale jeszcze poczekaj, Jacuś, jeszcze ja ci chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie to, że osoby na przykład z twojego pokolenia, okaże się zaraz, że nie tylko z twojego, mają tendencję do mówienia na przykład, a za moich czasów to było tak, tak i tak, to nie było takiej lipy, to wszyscy byli super ludzie, byli, kochali się, mieli szacunek do rodziców, do nauczycieli. Na pewno to słyszałeś. Słyszałeś to? Tak, oczywiście. Ale poczekaj, ale poczekaj, poczekaj, Skarbulku, bo to nie jest nic do ciebie, tylko to jest, chcę, żebyś posłuchał, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. Wiesz, kto pierwszy raz coś takiego powiedział? W starożytności zostało to powiedziane. Czyli, że każde pokolenie uznaje, że jego pokolenie było najlepsze. Rozumiesz, o co chodzi? Więc tak to działa. Jadwiga Lubańska, trochę więcej wiary. Więcej wiary. To ma swój sens, to co my robimy z kanałem, moim zdaniem. Wiesz? To ma to swój sens. A chcesz Ładne? Wiedzieć, jaki? Chcesz wiedzieć, jaki? Mamy już drugą nogę. O, dzięki, Jacuś. Jak ona będzie pracowała, to już w tej chwili zależy tylko od nas. I chcę ci powiedzieć, że ten flirt z kanałem, moim zdaniem, pozwolił mi odkryć kolejną regułę YouTube'a. Tak jak film z wyciągarką. Jeśli byłaś na live od samego początku, to pamiętasz, co powiedziałem, że film z wyciągarką właściwie nie odkrył niczego, bo ja to jako osoba, która kiedyś tam zajmowała się marketingiem, wiedziałem, że trzeba podążać za potrzebami innych ludzi. Tak więc ta wyciągarka właściwie niczego nie odkryła. Ja tylko zrozumiałem, że YouTube rządzi się zasadami marketingu. To tylko tyle zrozumiałem. Że stare, poczciwe zasady marketingu działają w przypadku algorytmu. Ja jest potrzeba widza, ona musi być spełniona. Podobnie i tutaj wyobraź sobie, że odkryłem pewną regułę, dość nieoczekiwaną i niezwykłą, ale to zostawię ją dla siebie. Ale Jacuś, potrafimy z niej korzystać już. Mam do ciebie pytanie. Czy uważasz, że spodoba się to Bei? No, wydaje mi się, że tak, bo to jest bardzo piękne. Będzie zadowolona? I to jest bardzo dużo w tym wszystkim emocji, a jeszcze Bea jest naszym stałym widzem i zna ciebie bardzo Widzką. Dobrze. Widzką. A jeżeli jeszcze będzie jutro, to jeszcze się więcej dowie o tobie i w ten sposób stanie się jasne, że treść tego rysunku, księcia? No oczywiście, treść tego rysunku nawiązuje też do twojej osoby, do twojej samotności w życiu. Ja nie jestem samotna. No teraz już nie. Mi do ćpania nikt nie był potrzebny. Iwka. No tutaj przed chwilą usunąłem komentarz widza, który zadał to pytanie właśnie, używając tego słowa na ć. No, a jeszcze a propos tych różnic pokoleniowych, to Iwona, bardzo ci dziękujemy. Gratulacje z okazji 5 urodzin. Jesteście super, karteczko. Mamy nadzieję, że do ciebie poleci. Jacuś, jeszcze a propos tych takich pokoleniowych rzeczy, to też na przykład, nie wiem, czy wy to słyszycie, ale często osoby, które są, załóżmy, od nas starsze i w ogóle w różnym wieku, mówią takie rzeczy, że no, w moim pokoleniu to ludzie byli Ojej. Twardzi. Ej, to ogromne pieniądze są. Bardzo dziękuję. Na smaczki! I to Mejzunia zaszaleje. Bardzo nam miło. Bardzo, bardzo z całego serca. Słuchaj, dopilnuję, żeby jutro Jacuś całą tę kwotę przeznaczył na smaczki. Nie, nie trzeba Jacuka pilnować. Oczywiście, oczywiście żartuję. Oczywiście żartuję. Ale ten, a jeszcze co do tego pokoleniowych, że kiedyś byli twardsi ludzie i w ogóle. Słuchajcie, ludzie się dostosowują do problemów związanych z rzeczami, które w danym momencie się znajdują. Ludzie żyjący w latach 20. mieli takie problemy, w 30. takie. Zawsze były inne zagrożenia, inne kłopoty, więc to nie można tak porównywać i generalizować. Słuchajcie, Anna B., Liwka, chciałam, to jest moja propozycja, przeczytam komentarz, ale Liwia, ja mam taką propozycję, żebyśmy koleżankę Annę B. poprosili o to, żeby to pytanie zadała jutro. I za chwilkę wytłumaczę dlaczego. Liwka, chciałam zapytać o Toncia, bo widziałam, że byłaś fanką. Czy to prawda, że okazał się niefajnym gościem? W skrócie, pozwól, że ja dokończę. Mam taką propozycję, Anna B., żebyś to pytanie zadała jutro, dlatego że z Tonciem związana jest pewna historia, która się wydarzyła
pomiędzy nami, w naszym domu. I być może o tym wam jutro opowiemy. I była ta historia podkręcona przez osobę z zewnątrz, która się wpieprzała w nasz związek. Nie, Liwka, to jesteś bardzo niesprawiedliwa, bo ja tę osobę prosiłem o pomoc. Jesteś bardzo niesprawiedliwa w tym miejscu. Słuchaj, ale ta osoba wiedziała, co robi. Liwka, proszę cię, proszę cię. Jutro będziemy gadali o Tomciu, tylko zadaj to Tomciu, pytanie. Tomciu, Jacuś. Tomcio, powiedziałem Tomcio. Tomcio też jest osobą, która jest bardzo lubiana i szanowana przez... Przez kogo? Ja nie wiem. Mieliśmy go na kanale, bo zapomniałem. Winiego? O, Winiego. Ale Wini zrobił z nim po prostu... Tak, nie, ale on mówił o nim z szacunkiem. Oglądam mi od te, o, Piotr G., oglądam od, te, od czasu odcinka z paryskich katakumb. O, to było fajne. Od razu to nie były katakumby, to były garaże podziemne. No, katakumby. Katakumby. Od razu zwróciłem uwagę na świetną narrację, lekkość platania anegdot oraz niebanalny dobór słów przez Jacka. Bardzo dziękuję i dziękuję za wasz content. My też dziękujemy. Piotrze G., zapraszamy ciebie na kanał JT o podróże i tam w tych kolejnych filmach i już też poprzednich są dobranocki dla was. Liwka, dwie rzeczy. Kochanie, link do kanału nie wpadł o podróże. Samozachwyt po tym dzisiejszym live. Dla mnie ty jesteś najważniejsza. Ja ale to się przyda. Napiszcie coś miłego dla Jaculka. Napiszcie nie, coś wbijcie miłego. Na JT o podróże, zasubskrybujcie kanał. Brakuje 40, przynajmniej na początku tego live'a brakowało 40 subskrypcji do 1000. Więc macie szansę wbić 1000-tysiącznego suba. No to hejterskie konta i będzie gicior. Dobra, Liwka, wrzucisz tutaj JT o podróże. Nasi moderatorzy ciągle wrzucają, dobrze, wiesz? Bardzo, zostawię to im. Za chwileczkę nasi... O, już Patryk odwrzucił. Bardzo dziękujemy. Jest prośba o prezent urodzinowy początkowy. Zachęćcie nas, żeby JT o podróże też trwało 5 lat. I wbijcie tam, wbijcie suba. Chcemy mieć dzisiaj 1000 subskrypcji. Pewnie to się nie uda, ale dlaczego nie? Możemy mieć wielkie plany. I teraz tak. Liwka, film. Do końca film. Jedziemy z filmem. Sekunda, skarbulku. Bo mamy 10 minut do końca. No ale to nie zmienia faktu, że możemy przedłużyć chwilkę. No to jak zdecydujesz? Mówiliśmy, ja muszę że nie będziemy przedłużali, no bo nie, mamy bo gramy dzisiaj... mecze. Mamy mecze. Oglądaj. Więc to jest Żaber z Włok, tak? I zresztą tam poznałem taką osobę, która była mistrzynią tam Polski w kickboxingu, potem też nią był film. No to jest w ogóle sztos, to jest sztos. To jest jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, jakie robiłem w życiu. I sam siebie filmowałem. Kamera stoi na ziemi, a ja w wietrze naprawdę za silnym. Naprawdę w wietrze, który jest absolutnie przekraczał wszystkie normy do startu. Latałem na paralotni. Tutaj macie właśnie fragment wyciągarki szybowcowej. To jest ta maszyna, która urzekła widzów tego początkującego kanału JTO. I to jest właśnie fragment, to, widzieliście to dymiącą maszynę. A to jest Maurycy i jego samolot ultralight, mikrolot taki. I tutaj są film właśnie, Maurycy jest właścicielem tego samolotu i on sam wykonuje ten lot, tutaj filmuje, mając kamerę w ręku, a tu mamy Marka, właśnie tę osobę, która jak gdyby zapoczątkowała kanał, jak to ogarnąć w sensie bezdomności. Był jeszcze wcześniej pan Marian z placu Wilsona, ale tamten film usunąłem, natomiast ten film z Markiem, są 4-5 odcinków, w roku 18 ukazały się 4 odcinki i Liwka specjalnie dzisiaj zrobiła 4 nowe ikonki, a tutaj widzicie skok na spadochronie mój z moim przyjacielem i tutaj widzicie, no, zostało mi to zaproponowane przez Aeroklub we Włocławku, mogę polecić do skakania, bezpiecznie latają, mają fajny sprzęt i tutaj ostała się też taki fragment takiego spotkania z młodzieżą, która się lubi właśnie przebierać w takie rzeczy i to też w jakimś filmie się pokazało. I to chyba od początku jest to samo, więc może rzeczywiście zrób to na chwilkę mniejsze, tak? Mniejsze, żeby widzowie mogli to jeszcze raz obejrzeć. Takie małe. Ja już nie będę teraz tego... Może na mnie to zrób? Nie, mogę tak. Albo tutaj, o. Także zobaczcie jeszcze raz, początki JTO właśnie wyglądały w ten sposób, a za chwileczkę pokażemy wam 4 nowe ikonki do filmów z Markiem, który mieszkał w śmietnikach. W każdym razie tych filmów z Marianem nie ma. Natomiast przypadkowo spotkana osoba na ławeczce. Wywiad z nią zrobiłem, z tym Markiem. Potem on mnie zaprosił do siebie, do śmietnika. Powstały 3 kolejne filmy. I to ten kierunek zaczął wam się podobać. To wyście okazywali swoje zainteresowanie tą tematyką. Dlatego ja to zgodnie z waszymi oczekiwaniami eksplorowałem i coraz bardziej ten temat zgłębiałem. I potem nastąpił bardzo ważnym, przełomowym momentem, był styczeń 2019 roku, kiedy wyjechałem do Berlina.
Wyjechałem do Berlina i pamiętam. A ktoś ci to podrzucił, czy sam pomyślałeś? Tak, o tym? Podrzuciła mi to osoba, nie jestem pewien, czy chcę, żeby przypominać tę osobę tutaj w tym momencie. Czy ale... ja chcę, żeby przypominać przede wszystkim? Liwka, nie możesz być taka bezlitosna. Ja cię prosiłem o to bardzo, ale ja cię o to bardzo wiele razy prosiłem. Kochani. Ale ja nawet nie prawo, wiem, o kogo chodzi. Ja serio, nie wiedziałam akurat. Ja mam prawo do tego, żeby mieć swoje nastawienia do różnych osób i mieć szacunek do różnych osób, niezależnie od twoich sympatii i antypatii. Oczywiście. Także tak, zostało to mi polecone. Jestem bardzo wdzięczny tejże osobie właśnie za ten pomysł. I pamiętam 8 lutego 2019 roku, kiedy zajrzałem w YouTube'a, w statystyki, to nie mogłem uwierzyć, bo krzywa szła tak do góry. I końca nie było widać. Z godziny na godzinę nie widziałem końca. Kilkaset tysięcy wyświetleń tego dnia, 8 lutego, 9 lutego jakoś tak. W moją rodzinę? Było. Tak, były filmy właśnie z Berlina. Z Berlina. Tutaj tam czasami się mówi, że to dzięki tam tej osobie, czy dzięki tamtej osobie, czy dzięki jeszcze innej osobie. Mówi się, że gdyby nie Rado, to by nie było kanału. Ja Rado poznałem Wielkanoc 19 roku, a na urodziny mojej mamy 21 marca 19 roku już miałem 100 tysięcy. I filmy z Rado oczywiście dały przypływ subskrypcji, ale potem to, co zrobił Rado, spowodowało, że do tej pory jesteśmy na hamulcu, jeżeli chodzi o subskrypcję i to nie wydaje się, żeby to się mogło zmienić. Właśnie to jest wynik tych pomówień, tego wszystkiego, co się wydarzyło. Oczywiście będziemy nad tym pracowali, mamy pomysły, ale dla nas wystarczające są wyświetlenia i bardzo długi czas oglądania naszych filmów. Jacuś, a ja mam do ciebie pytanie. 45 sekund. Ja mam do ciebie pytanie, Skarbulku. Tak uznaje YouTube, że taki czas 45 sekund jest satysfakcjonujący dla filmu, a u nas te filmy idą w bardzo wiele minut. I to jest powód dla naszej ogromnej satysfakcji. Nie chcesz mojego pytania? Chcę, tylko chciałem dokończyć. Przepraszam. Słuchaj, Jaculku. O, Adam Burc. Widzisz, bardzo dziękujemy za suba. Bardzo jest nam miło. Naprawdę jest nam mega, mega miło. No ale widzisz, ja ci miałam zadać pytanie, to już nie, przepraszam, już ikonki. Daj buziaczka i... Naprawdę, ja dzisiaj zobacz, sobie rysuję. Ej, umarzysz się zaraz tym. Ja sobie rysuję dzisiaj, tylko widzisz, Skarbulku? No, słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Czy jak zaczęliśmy być razem, nie? No. Czy ty myślałeś, ale szczerze powiedz, chociaż jeden raz, czy pomyślałeś sobie, że ja poleciałam na twojego białego rumaka, albo na to, że jesteś youtuberem? To jest świetne pytanie i mam propozycję, Liwia, żebyśmy to jutro. Pytanie przesunęli na jutro, nie. Bo jutro będzie live dotyczący twojej osoby. Ja proszę. Ja chcę dzisiaj, bo mnie będzie to... Kocham cię. Ja chcę to wiedzieć dzisiaj, no bo mnie będzie męczył. Powiedziałem no ci. Ale nie no, od razu mnie żeś nie kochał. Jacuś, kochanie, pytanie jest do ciebie. Jutro na to pytanie odpowiem. A jutro widzicie, jaki Jaculku, proszę. Proszę. Przecież ty mogłabyś... tego rumaka ode mnie odkupić wtedy. Nie wiem, czy się teraz zresztą też. Ciekawa jestem za co ja. Teraz tym bardziej. No to już ty, Liwka nigdy nie miała problemu z ogarnianiem kasy. No to słuchaj, Jacuś, niektórzy siedzą na kubeczku, niektórzy robią inne rzeczy, a ja zawsze pracowałam w jakiś sposób. Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem wyprowadzałam psy, czasem w kawiarni i w restauracji. Więc ja jakoś nie miałam nigdy takich kłopotów, więc to akurat... Kłótnia? Czemu gadać się takie rzeczy? Nagrody dzisiaj będzie kilka osób wybranych, spoko. Miałam ikonki pokazać, tak? Tak, ikonki, poproszę. Ja dzisiaj nie dokończę. W ogóle... Bea, sorry, nie dokończę dzisiaj. Chcę ci powiedzieć, Liwka, że mi się z tobą dzisiaj bardzo dobrze prowadzi live'a. Bardzo ci dziękuję. Nie wiem, czy dlatego, że gadam tyle, czy... Albo ja wcale. Nie, chyba mówisz to dlatego. A nagrody miały być. Ale ja mam, spokojnie, ja wybiorę. To jest ikonka numer 1. Ej, to może przełożę na 15 po tę premierę, co? A możesz tak zrobić? No. Dobrze, w takim razie o 17 minut przedłużam, o 15 minut przedłużam. Ale zagrasz ze mną 4 mecze? Nie ma problemu. Z dziką, ale wiesz o tym, że jutro cię czeka tyle samo pracy, co dzisiaj? Ale ja jutro, mnie też oczywiście. Ja jutro, Skarbulku, później wstaję. Znaczy się dobrze. Trochę później. Niestety. Dobrze.
Musisz, Liwka, mi troszeczkę odpuścić z tym skarbulkiem, kochanie, bo Ej, będą... premiera się już rozpoczęła. Jak to nie można zmienić daty? To nie, to Nie. zostawiamy premierę, jutro wam pokażemy resztę ikonek. Oczywiście. Tak, ale i tu, jutro też te rozdamy te pocztówki. Zdążę cię o to poprosić i ci powiedzieć. Musisz mnie odpuścić z tym skarbulkiem, bo będą po mnie chłopaki jechali. A ty się mnie wstydzisz? Nie, ale skarbulek to takie trochę, wiesz. Jakie? Niech to zostanie między nami tylko ten skarbulek. Jakie? No Zobacz, nie coraz wiem, więcej takie... już. To nie gadaj, to nie gadaj. Twardzielu, wiesz, takie rzeczy. To nie twardzielu, gadaj. Wiesz. Dobra. Mężczyzno, Premiera o, takie się rzeczy. Zaczęła, lecimy szybko. Dobra, niech będzie tak. Anna Ewa. I 7 za 7. Przemysław Serba, tam mam zapisane. I to są kartki, nowe karty. Wertwa. Wertwa. I teraz wśród donatorów. Uwaga. Wśród donatorów. Myślę, że wśród donatorów to rozdać 10, jeżeli możemy Jacuś, jeszcze. Jeszcze nie mamy, więc poczekaj. Na razie lepiej wiesz. Teddy, okej. Okay. Skarbie, proszę. Zdążymy? Jeszcze jutrzejszy dzień jest, więc luz. Teddy, okej. Okay. No Tomboy, naprawdę szalałeś. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Tomboy.pl i jeszcze niech będzie, no i oczywiście Bea. Bardzo dziękujemy. Posłuchajcie, wyślijcie na widzowie.jot@gmail.com, wstawcie, prosimy. No już, Bea, część zrobiona, już trochę jest zrobione. My już znikamy, kochani, dlatego, że czeka na was film z Teneryfy na kanale Jotto o podróże. Przy okazji nie zapomnijcie tam wbić suba, bo chcemy mieć dzisiaj 1000 subów. Chociaż... A ja wrzucam od razu link. Dobra, i wrzucamy link i to będzie przekierowanie, więc nie musicie nigdzie odchodzić, po prostu się po... jak my znikniemy, to się pokaże film. Jesteście bardzo fajnymi widzami. Jutro o 20. Bardzo was szanujemy i lubimy i bardzo dziękujemy, że z nami jesteście. Kim jest Liwka Wiotto? O, to jutro będzie. Pozdrawiam.